Overgaret 17. Przepracowany. Rozdział 161. Rozdział 161. Stadion olimpijski w Seulu został otwarty w 1984 roku i rozbudowany w 20XX, stając się piątym co do wielkości stadionem na świecie, który mógł pomieścić łącznie 198 tysięcy widzów. Obecnie tę ogromną arenę wypełniło wielu ludzi z całego świata. W Korei Południowej rozpoczyna się otwarcie First Statista National Competition, o którym świat wie od dwóch miesięcy. Kryterium wyboru krajów uczestniczących jest kraj z ponad 10 najlepszymi graczami w zadaniach związanych z konkursem krajowym. Tak więc zdecydowano, że w ogólnopolskim konkursie weźmie udział 17 krajów, w każdym kraju uczestniczy łącznie 13 użytkowników. Drużyna składa się z 10 głównych graczy i 3 kandydatów, w ogólnopolskich zawodach bierze udział w sumie 221 sportowców, za średnim poziomem 213, a większość uczestników znajduje się w pierwszej 500 rankingu. Wiadomo jednak, że niektórzy gracze, którzy wykazali się znakomitą wydajnością w niektórych turniejach, są użytkownikami ogólnego poziomu 100, a nie graczami rankingowymi. Reporter Brown skupia się na graczach, więc chodźmy tam razem. 221 graczy z 17 krajów będzie intensywnie rywalizować w dziewięciu kategoriach w ciągu najbliższych 5 dni. Te kategorie to PvP, Boss raid, przełamanie labiryntu, zawody produkcyjne, maraton zwierzaków, oblężenie, przetwarzanie celu, wyciąganie miecza i poszukiwanie skarbów. W konkursie bierze udział 21 z 50 najlepszych użytkowników. Jest to bezprecedensowa liczba uczestników rankingu, więc dla wielu fanów to dobra wiadomość. Ludzie są rozczarowani, że Kraugel? Nie. Jeden użytkownik nie bierze udziału, ale uczestniczy w nim wszystkich 5 najlepszych użytkowników z wyjątkiem Kraugela. Wiele osób nie może się doczekać, aby zobaczyć 4 z 5 najlepszych w jednym miejscu? Eksperci przewidują, że mistrzem pierwszego krajowego konkursu zostaną Stany Zjednoczone. Wśród 17 uczestniczących krajów średni poziom użytkowników w Stanach Zjednoczonych jest przytłaczająco wysoki. Mając 6 graczy w pierwszej 20 ujednoliconego rankingu, oczekuje się, że bez większych trudności zdobędą medali we wszystkich dziedzinach. Następnie oczekuje się, że będą to Wielka Brytania i Chiny. Jednak kraj, do którego należy potomek Pakmy, będzie zmienną. Nasza Japonia chce wejść do pierwszej piątki w tym konkursie. Z drugiej strony oczekuje się, że kraj goszczący, Korea Południowa, będzie na dole, ponieważ ich drużyna jest bardzo szczupła, z wyjątkiem Jury. To cud, że uwzględniono Koreę Południową, ponieważ kryterium jest posiadanie 10 najlepszych graczy w zadaniach związanych z konkursem krajowym. Wygląda na to, że uczestniczą jako kraj goszczący największe firmy nadawcze z każdego kraju od kilku dni rozmawiają o konkursie First Satisfy National Competition. Setki stacji radiowych uśmiechały się szeroko. Oceny były wyższe niż oczekiwano. Był to poziom, na którym oglądalność znacznie wykraczała poza Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata, ponieważ ludzie w dzisiejszych czasach byli głównie zainteresowani Satisfy. Następnie zawodnicy z 17 uczestniczących krajów weszli na stadion olimpijski w Seulu. Kraj Taekwondo. Blondyn w brytyjskiej drużynie Toregas. W wieku kilkunastu lat stał się brytyjskim narodowym graczem Taekwondo i zawsze pragnął pojechać do Korei. Chciał zobaczyć wschód, który stworzył ducha Taekwondo. Nigdy nie miał szans, a teraz miał 26 lat, więc cieszył się, że i w końcu odwiedzi Koreę Południową. Tymczasem jej słuka należała do drużyny brazylijskiej i cały czas wpatrywała się w drużynę Korei Południowej, szukała grid. Była zbyt zajęta zarządzaniem gildią i zdobywaniem kolejnych poziomów, by wziąć udział w konkursie. Nie stała tutaj z powodu pilnej prośby rządu brazylijskiego, ale dlatego, że chciała spotkać się z gridem. Chciała poznać mężczyznę, od którego po raz pierwszy zabiło jej serce. Ale bez względu na to, jak wyglądała, nie widziała go w reprezentacji Korei. Czy jego nazwisko nie jest na liście uczestników? Chyba nie przyjechałem do Korei Południowej tylko po to, żeby się z nim nie spotkać. I hiszpański gracz. Pon podniósł palce i otrzymał przysięgę jako przedstawiciel użytkowników. Przykro mi, że Kraugel nie bierze udziału. Potem przetestuje swoje obecne umiejętności przeciwko Zibalowi. Przez ostatnie cztery miesiące gildia w sedakach podnosiła swój poziom w niesamowitym tempie dzięki przedmiotom, które produkowała dla nich GRID. I Isuka, Regas i Pon weszli do pierwszej piętnastki z unifikowanego rankingu, więc byli pewni siebie. Korea była krajem, do którego należał GRID, więc Korea z pewnością mogłaby wejść do tołówki rankingu. Tak właśnie myśleli. Jednak poza nimi nikt nie patrzył na koreański zespół. Nie musieli zwracać uwagi na Koreę Południową, która miała tylko podrzędnych, z wyjątkiem jury. Dziękuję ci. Amerykanin po trzydziestce, z długimi, spiętymi blond włosami, skończył recytować przysięgę. Ła! 200 tysięcy widzów wiwatowało i tupało nogami. Atmosfera była bardziej gorąca niż olimpiada. Rozpoczął się konkurs, który jednocześnie przyniósłby uczestnikom honor i pieniądze. Ognisty kamień. Była to nazwa rudy zawierającej silny ogień. Wykazywał duże powinowactwo za atrybutem ognia, magiczne miecze atrybutu ognia mogły służyć jako materiał lub zbroja przeciw ogniu. Podczas polowania na niektórych bossów istniała rzadka szansa na wypadnięcie kamieni ognia. Był to jednak materiał potrzebny do stworzenia tarczy ognia, której pragnął Toban. Hej Tobanie! Grid przyglądał się metodzie produkcji i materiałem tarczy ognia i ostatecznie zmarszczył brwi. Jaki jest Twój motyw, by zrzucić na mnie zadanie odnalezienia ważnych kamieni ognia? Toban ostrożnie powiedział: Jestem niemożliwym, abym zdobył kamień ognia swoimi umiejętnościami. To, mimo jest mistrzem minerałów, więc pomyślałem, że może zdoła znaleźć miejsce, by zdobyć ogniste kamienie. A jeśli je znajdzie, chcesz, żebym je zdobył? Proszę. Aby odnieść sukces w nalocie na z zaplanowanym na 10 dni, główny czołgista musi mieć wysoką odporność na ogień. Grit parsknął. W ciągu ostatnich czterech miesięcy powinieneś zdać sobie sprawę, że umiejętność mistrza minerałów nie jest uniwersalna. Minor jest bezwartościowy, jeśli nie dostarczysz dokładnych wskazówek. Jest jeden lub dwa minerały, których nie znalazł. Co wtedy? Kamienie ognia? Myślisz, że minor mógłby znaleźć miejsce do zbierania tak rzadkich minerałów? Proszę, spróbuj raz. Grid zaśmiał się z niespokojnego tobana. Uha, uh, ha? tak? Tak. Poproszę, żeby raz spróbował. A jeśli Minor znajdzie lokalizację minerału, pójdę i odbiorę go bezpośrednio. To dlatego, że uważał, że to niemożliwe. Grit mówił z pewnością, że Minor nie będzie w stanie znaleźć miejsca, w którym znajdują się ogniste kamienie. Potem po chwili Minor studiował dopiero od czterech miesięcy, mimo że miał talent górniczy. Miał teraz inteligencję 350 i mógł wykorzystać swój talent jako mistrz minerałów. Przez pół dnia grzebał w książkach, po czym wrócił z szokującymi wiadomościami. Odkryłem, jak zbierać ogniste kamienie ze starych dokumentów. Kamienie ognia pojawiają się, gdy Helgo, właściciel ognia piekielnego, się z piekła. Wielokropek. Minor zgłosił to złośliwym wyrazem twarzy. Grid zmarszczył brwi, podczas gdy Toban miał pogodny wyraz twarzy. Ogniste kamienie istnieją w habitacie Helga'o, Więc gdzie pojawia się Helgeo? Minor poinformował podekscytowanego Tobana. To loch na wyspie Cork. Wyspa Cork. Było to miejsce położone na morzu południowym Wiecznego Królestwa. Dotarcie do najbliższego portu i popłynięcie tam udział za jego tydzień, ale Grid był inny. Dzięki butom Brahama mógł używać magii latania i ignorować wszelkiego rodzaju przeszkody, co pozwoliło mu dotrzeć na wyspę Cork trzy razy szybciej niż zwykle. Oczy Tobana zaczęły błyszczyć. Krata, proszę. b to było kłopotliwe. Złożył obietnicę, ale nie miał na to ochoty. Tobam próbował przekonać Grida. Pomyśl o tym, czy kamienie ognienia są rzadkim minerałem, który można sprzedać za pieniądze. Nie uzyskasz ogromnych zysków? I pamiętaj, co mi powiedziałaś wcześniej. Zdobywasz duże doświadczenia umiejętności podczas wytapiania nowych minerałów. Tak? Grid. To jest prośba. Tobam popełnił w przyszłości duży błąd z Gridem. Z tego powodu zawsze żałował Grida i starał się nie prosić o nierozsądne rzeczy. Dzięki temu Grid w końcu wybaczył Tobanowi, a teraz skinął głową? Rozumiem. Bądź gotów zapłacić mi na piwek. Dziękuję Ci Toban skłonił się głęboko. Siatka stale rosła i dojrzewała w ciągu ostatnich kilku miesięcy, więc Toban był bardzo wdzięczny. Szanował Grit za dawanie innym, pomimo posiadania legendarnej klasy, zamiast stawać się bardziej arogancki. To nie był tylko Toban, ale wszyscy członkowie Gildii i Cedakach. Było takie powiedzenie, że miejsce stworzyło człowieka, a Grit nawiązał z nim bardzo pozytywny kontakt. Zasłużył na szacunek. Poznaj cykl powstawania Helga Tak. Kang. Kang. Kuźnia Siatka zaczyna ponownie tworzyć przedmioty po odejściu Tobana. Toban był szefem sztabu gildii, cedakach i miał dostęp do rozległej sieci wywiadowczej, więc łatwo było potwierdzić cykl pojawienia się Helga. Po chwili wrócił Toban z ponurą miną. Co to jest? Czy minie dużo czasu, zanim się pojawi? Toban potrząsnął głową na pytanie Grida. Helga pojawi się za dwa dni. Jeśli odejdziesz teraz, będziesz mógł przybyć na wyspę przed pojawieniem się Helga. Czy to nie wspaniałe? Co jest z twoim wyrazem twarzy? Cóż, lochy córki są w pełni kontrolowane przez gildię Srebrnych Rycerzy. Helga jest zdominowana przez gildię Srebrnych Rycerzy. Grid wzruszył ramionami. Co to za różnica? Nie zamierzam najeżdżać na Helgo, po prostu zbierz trochę minerałów. Oczywiście, że to ma znaczenie. Nie ma gildii, które wpuściłyby od sidera do kontrolowanej przez siebie strefy. Ponieważ działasz jako członek gildii, musisz poprosić o oficjalną współpracę, w przeciwnym razie może wybuchnąć wojna gildii. Tu nie musisz dawać dużo pieniędzy, prosząc o współpracę. Nie można na to poradzić. Gildia srebrnych rycerzy była dość znaną gildią. Mieli ponad 200 członków, a mistrzem gildii był koreański użytkownik z identyfikatorem P. Axford, który zajmował 16 miejsce. Był jednym z zaledwie dwóch Koreańczyków pierwszej setce zonifikowanego rankingu. Ich ogólna moc mogła być niższa niż gildii w sedakach, ale nie byli na poziomie, z którym można było żartować. Glit spojrzał w milczeniu na Tobana, zanim wyciągnął ubrania z kapturem. Potem zaciągnął zamek i całkowicie się schował. Nie mogę się tak wkraść. Zamek z kapturem. Ocena: unikalna. Wytrzymałość: 61,61. ,61 obrona: 12. Szybkość ruchu wzrośnie o 30%. Odporność na wiatr wzrośnie o 20%. Płaszcz zaprojektowany przez legendarnego Kowala G. Wygląd różni się jednak od zwykłego wyglądu płaszcza. Dzięki zastosowaniu łusek selfidowych jako materiału, powinowactwo z wiatrem i prędkość ruchu wzrośnie. Możesz się chować podczas noszenia go, ale ukrycie zostanie wyłączone, gdy wróg zostanie zaatakowany. Warunki użytkowania? Brak. Waga. 5. Ponad 200 lat temu legendarny krawiec Kruger wykonał 5 pelerynek niewidek. Ale teraz pozostały tylko 2 peleryny niewidki, a ich właściciele byli uważani za członków rodziny królewskiej lub szlachciców. Fakt, że peleryna niewidka została wykonana przez użytkownika, był nieznany dla wszystkich użytkowników SETI, z wyjątkiem gildii i Zgadza się. Masz pelerynę na Twarz Tobana rozjaśniła się. Niewidzialna siatka przemówiła pewnym głosem: Uwierz we mnie. Zakradnij się, kiedy srebrni rycerze będą zajęci na lotem i zbierają ogniste kamienie. Nie odpręż się i bądź ostrożny. Zmartwiony tobam poradził, ale Grid już opuścił kuźnię. Jestem w nastroju do podróży. Wielkie miasto Winston na północy. Żaden z tysięcy przebywających tam użytkowników nie był w stanie zidentyfikować grida, który latał po niebie. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 162. Rozdział 162. Cały proces ogólnopolskiego konkursu można było przeprowadzić w satisfy. Jednak rząd koreański zaprosił graczy do Korei Południowej w celu przyciągnięcia turystów i postanowił przenieść niektóre wydarzenia do trybu Oslinę, w tym ceremonię otwarcia. Rezultat okazał się wielkim sukcesem. Ponieważ liczba turystów zagranicznych odwiedzających Koreę była bliska 800 tysięcy, oczekiwano, że uzyskany efekt ekonomiczny przekroczy szacunki rządu koreańskiego. Dzięki temu wzrosła autorytet grupy SA. Już wiele krajów prosiło o wybór kolejnego gospodarza konkursu krajowego. Kierownictwo grupy SA potwierdziło, że ceny akcji poszybowały w górę i wzniosły toast. Jest to korzystne dla obu stron. Rząd Korei Południowej był w stanie zorganizować konkurs narodowy przy wsparciu grupy SA, osiągnęli wysoki wzrost gospodarczy i uzyskali przytłaczające poparcie opinii publicznej. Ceny akcji grupy SA wzrosły i mogą wykazywać przemożny wpływ. Zgodnie z ich polityką zwracania społeczeństwu 3,6% zysków, wielkość ich działalności charytatywnej mogłaby zostać rozszerzona, a liczba biednych ludzi, którzy skorzystali z nich, wzrosła. Rankerzy otrzymali astronomiczną sumę pieniędzy w zamian za odwiedzenie Korei, a miliardom ludzi na całym świecie zapewniono świetną rozrywkę. To było idealne dla wszystkich, więc było zrozumiałe, dlaczego się śmieją. Satysfakcja zadowalała świat, tak jak zamierzał im Heolcho, kiedy go nazwał. Czuję się nagrodzony, tak jak bogowie stworzyli świat, w którym każdy mógł być szczęśliwy, tak naukowiec stworzył świat, w którym każdy mógł być szczęśliwy. Lim Heolcho stworzył świat wirtualnej rzeczywistości bez ograniczeń, osiągnął punkt, w którym pozostawił w historii swoje nazwisko jako transcendentny naukowiec. Dam Dong. Naprawdę jest wiele pięknych kobiet. Ich szczupła ciała są w moim guście. Pączył się bardzo dobrze. Dzięki temu ogólnokrajowemu konkursowi miał szansę na grę PvP z najlepszymi graczami, dostał dużo pieniędzy, a także był wystawiony na orientalne piękności. To było uczucie chodzenia po chmurach. Dziewczyno, chciałabyś się ze mną napić, Kupić drogi trunek, więc spędź ze mną trochę czasu. On był tak samo przystojny jak w Satisfy, więc był pewny siebie, gdy przedzierał się przez ulicę. Pomimo swoich tandetnych słów niezręcznym angielskim, łatwo łapał kobiety. Jej z siedział na tarasie kawiarni i był zaskoczony jego widokiem. Czy to Pon w LPS i Satisfypon nigdy nie wykazywał zainteresowania płcią przeciwną. Z wyjątkiem dziecinnych walk z Wantnerem, był wzorową osobą, która skupiała się tylko na walce i zdobywaniu kolejnych poziomów. Jej słuka był zakłopotany swoją zupełnie inną osobowością w rzeczywistości. Znam go już ponad trzy lata, ale nie zdawałem sobie sprawy, że jest takim facetem. Regas uśmiechnął się do niej z miejsca, w którym siedział obok niej i delektował się Parfaitem. Jest tak zajęty w satisfe, że nie ma czasu na nic innego, ale w rzeczywistości może się zrelaksować do woli. Jest wielu rankingowych, którzy doświadczają takiego zjawiska. Wiarygodna logika co? Jej skinął głową i poniewczasie w zobaczył, co ma na sobie Regas. Czym jesteś? Od kiedy nosisz ubrania do Taekwondo? Nosiłem go od przyjazdu do Korei Południowej? I co? Dlaczego nie zdajesz sobie sprawy z ubioru osoby, która była z tobą od wielu godzin? Co myślisz o tym, że tak cię zajęło? Ishuka syknął na niego bez odpowiedzi. Zmienił ubrania. To dobrze, gdy jesteśmy we trójkę razem, ale twoje ubrania bardzo przyciągają wzrok. Buzbus. W rzeczywistości wokół Ishuki i Ryga zatłoczyło się mnóstwo ludzi. Tłum chciał dostać od nich autografy i zdjęcia. Ale czy najlepsi gracze w rankingu satiswy, którzy zarobili wystarczająco dużo pieniędzy, by reprezentować jedną firmę, obeszliby się bez strażników? Dwie osoby mogły się dobrze bawić, nie martwiąc się o tłum, ponieważ uczestniczyło w nich 10 ochroniarzy. Jeśli nie noszę ubrań taekwondo w kraju taekwondo, co powinienem nosić? Wielokropek. Jej Shuka był zszokowany słowami regasa i nie zawracał sobie głowy próbami przekonywania go. Tak, tak, rób swoje i jedz parfait. Ze sposobu, w jaki postrzegał to Jace były dwa typy mężczyzn. Dziecinne lub niegodziwe. Siatka jest dziecinna i niegodziwa. Jej pierwsze wrażenie grit było najgorsze. Był głupi, uparty i dbał tylko o duże piersi. Jednak w pewnym momencie zaczął dojrzewać psychicznie, i ta niegodziwość pozostała nawet po ślubie z Irene. Był całkowicie oddany Renę i nie był zachwycony, gdy zobaczył już duże piersi i Czy to dlatego, że była świadkiem procesu ekstremalnych zmian w czasie rzeczywistym? Pewnego dnia oczy i goniły grida. Po tym, jak została uratowana w kluczowym momencie bitwy w Bajran, stała się w pełni świadoma istnienia grida. Ale siatka, którą zobaczyła, była tylko obrazem w Satisfy. Nie wiedziała, jak będzie wyglądał w rzeczywistości. Jeśli rzeczywiście spotkam grida, obawiam się, że będzie jak pon. Czy byłaby rozczarowana? Mimo wszystko było w porządku Jestem w Korei Południowej i mam okazję go poznać. Tak, zdecydowałem. Jej Huka wstał, mężczyźni krzyczeli, gdy jej zmysłowe ciało, ukryte za krzesłem, zostało ujawnione. Wracam do hotelu. Dlaczego nagle? Po raz pierwszy jesteś w Korei Południowej, więc czy nie powinieneś iść na zwiedzanie. Mogę wrócić do Korei Południowej w dowolnym momencie, teraz chcę połączyć się z Satisfy. To dobra postawa. Regas nagle wyglądał na bardzo zmotywowanego, gdy wstał z miejsca za jej shuką. Każda chwila jest niezbędna. Dobra, polujmy i awansujmy w wolnym czasie. W każdym razie oboje nie mamy nic w dzisiejszym harmonogramie turnieju. Możesz awansować sam. Zamierzam się połączyć, aby zapytać o adres domowy Grid. Regas zapytał ją, adres domowy? Czy zamierzasz tam pojechać? Czy nie jest możliwe naturalne spotkanie z Gridem, jeśli nasze harmonogramy się pokrywają? Czy jego dowodu osobistego nie ma na liście uczestników? Dlaczego musisz odwiedzić jego dom? To złe maniery. Grid nawet nie brał udziału w ceremonii otwarcia. Może w ogóle nie pojawi się w tym konkursie. Jej słuka odszedł pospiesznie po tym, jak to powiedział? Ona jest zupełnie inna niż zwykle. Nie wiedział dlaczego. Regas wzruszył ramionami i poszedł za nią z ochroniarzami. Czekać. Pono miał właśnie wyjść do sklepu z pięcioma pięknościami, kiedy zauważył ich i regasa. Czy zamierzają awansować? Rankingi mogą szybko spaść, jeśli dana osoba była nieostrożna. Czy jego czas gry nie zmniejszyłby się znacząco w Korei? Czujność pona obudziła się, gdy opuścił piękności i poszedł ze dwojgiem ludzi. Spodnie. Spodnie, w końcu przyjechałem. Latał, pił mikstury, latał ponownie, schodził, gdy jego czas odnowienia Elixiru się nie skończył, latał ponownie i powtarzał, aż grid dotarł do wyspy Cork. Dobrą rzeczą jest to, że moje statystyki wytrwałości wzrosły. Leciał przez 46 godzin bez zatrzymywania się, więc jego wytrzymałość była kilkakrotnie wyczerpana. Kilka razy miał ochotę odpocząć, ale nie chciał przegapić czasu odrodzenia Helga. Była to ciężka podróż, która przekroczyła triatlon, ale przetrwał i zdążył dotrzeć w to miejsce na czas. Czuję się dobrze. Poczuł ogromne poczucie spełnienia. Nie był to zysk materialny, ale poczucie spełnienia porównywalne z wykonaniem przedmiotu o wysokiej wartości. Poczucie pełności, które czuję, gdy przekraczam swoje granice. Czy to jest powód, dla którego ludzie wspinają się po górach lub robią maraton? Powinienem jutro wspiąć się na górę przed moim domem. Grid poleciał po niebie z odświeżonym wyrazem twarzy. Spojrzał na wyspę. Dobre miasto. Wyspa, co była jedną czwartą wielkości wyspy Jeju. Nie była to mała wyspa, a klimat był łagodny, więc miasto zbudowane w centrum wyspy było bardzo rozwinięte. To jest poziom podobny do ba Iran. Populacja wyspy powinna liczyć dziesiątki tysięcy. Tu nie ma tu wielu przydatnych terenów owieckich i specjalności. Siatka opadła na ziemię i weszła do miasta. Dzięki z którym nie musiał się meldować i mógł naturalnie pojawić się w tłumie. Potem zatrzymał się w restauracji tuż przed lochami Helga, aby zaspokoić swój kółk. Mięso żółwiej wieloryba. Nigdy tego nie próbowałem. Czy to jest pyszne? Właścicielka restauracji z przekonaniem dała Gridowi rekomendację. Oczywiście, że jest pyszne. Przy smakiem jest jednocześnie jedzenie żółwie i wieloryba. Powinieneś spróbować. Zadawał NPC pytania i odpowiadał tak, jak chcieli, aby budować powinowactwo. Najskuteczniejszym sposobem na zbudowanie pokrewieństwa z kupcem NPC było kupowanie dużej ilości jego towarów. Wojownik Grid nie znał nawet tych podstaw. Zbudował powinowactwo, wchodząc z nimi w interakcję przez długi czas. Ale Grid miał teraz silnego kolegę o imieniu Huroi. Przez kilka miesięcy po incydencie z łuskami Selfield spędził dużo czasu z Huroi i nauczył się budować powinowactwo z NPC. Wierzę w ciebie i spróbuję mięsa żółwiej, wieloryba. Proszę o talerz z mięsem żółwiej, wieloryba. Tak. Po prostu daj mi jedzenie, które reprezentuje tę wyspę. Zjedzmy dziś podwójne porcje. Och, młody człowiek o szerokim sercu. Okej okay, rozumiem. Przyniosę Ci dobrze ugotowaną kaczkę. Grit lub dania z grilla, dania smażone na patelni, potrawy smażone i gorące garnki. Ale większość jedzenia na północy wiecznego królestwa była gotowana na parze, co nie pasowało do gustu grida. Odkąd przyprowadziłem się na północ, od jakiegoś czasu nie miałem przyjemności z jedzenia. jedzenia. Menu restauracji na corkisland składało się głównie z dań smażonych i grillowanych. Będę jadł, aż będę zadowolony. Grit ślinił się, gdy czekał na jedzenie. Następnie właściciel przyniósł jedzenie. Ze względu na wysokie statystyki wytrzymałości i wytrwałości Grida, jego żołądek był ogromny i mógł dużo jeść. Oczy właściciela restauracji rozszerzył się, gdy zobaczył, jak Grit opróżnia jedzenie. Jedzenie wystarczającej ilości jedzenia dla trzech osób jednocześnie. Świetnie. W tym przypadku, co zrobiłby teraz, hurwał? Grid pomyślał, zanim powiedział z uśmiechem. Zazwyczaj taki nie jestem, ale twoja doskonała kuchnia sprawiła, że się przejadłem. Haha. Ha. Wysoka godność Grid dawała poczucie ucisku celowi, ale mogła też wzbudzać w nim sympatię. Czy to nie było dla niego naturalne wydzielanie uroczej i uprzejmej atmosfery? Właścicielkę restauracji od razu zafascynowała Grid. Wyglądasz jak podróżnik, więc dlaczego przyjechałaś na wyspę Cork? Osiągnąłem sukces. Grid odpowiedział ciekawskimi i przychylnym oczom właściciela. Przyszedłem zobaczyć potwora, który jest właścicielem piekielnego ognia. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie znajduje się Loch? Nie? Mówisz o Helgeo? Właściciel restauracji był przerażony. Loch, w którym się pojawia, znajduje się na północy miasta. Nie? Nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego chcesz go zobaczyć? Czy to nie akt samobójstwa? Czy on jest aż tak silny? Właścicielka restauracji zadrżała i wyjaśniła. Jest demonem, który doskonale rządził tą wyspą i żywił się moimi przodkami. Legenda głosi, że ofiary składały się w tysiącach. Pewnego dnia pojawił się Muller i obrócił swoje ciało w popiół, ale Helga wciąż od czasu do czasu wyskakuje, ponieważ jego dusza nie może zostać zapieczętowana. Mieszkańcy każdego dnia denerwują się, że zmartwychwstanie całkowicie i zamieni tę wyspę w żywe piekło. Było zbyt wiele niejednoznacznych słów. Czy to prekursor wyprawy? Chyba nie poprosi mnie o zapieczętowanie duszy piekielnego Gao, której nie mógł zapieczętować nawet Muller. To było śmieszne. Właściciel restauracji udzielił gridowi rady, która z opóźnieniem tego żałowała. Czarny płomień demona jest gorętszy niż we płomienie większości demonów, więc musisz być ostrożny. Jeśli pójdziesz do Ellen, która mieszka w południowej części miasta i powiesz, że cię wysłałem, pomaluję twoją zbroję barwnikami do ognistych kamieni. Przed udaniem się do Helga o radę spotkać się z Ellen Halmand, aby zwiększyć swój ogień opór. Barwniki z ognistych kamieni? Grid był zainteresowany i natychmiast wstał ze swojego miejsca. Zapytał szczegółowo właściciela restauracji i o położenie domu Ellen i skierował się prosto tam. Wejdź! Ellen była miła osobą. Usłyszała jego sytuację i z radością powitała Grida. Następnie wskazała na dużą mywalkę na swoim podwórku. To nie jest takie wspaniałe, ponieważ jest to barwnik zrobiony z ognistych kamieni. Po prostu zanurzam kamień ognia w wodzie zmieszanej z moim własnym przepisem. Och! W wielkiej misce znajdował się jeden ognisty kamień wielkości dziecięcej pięści. Ale ta jedna mała skamielina zabarwiła całą wodę w basenie na czerwono. Ellen wyjaśniła Gridowi, to nie jest tylko zmiana koloru. Zbroje lub ubrania barwione w ten sposób uzyskają zwiększoną odporność na ogień, ponieważ są zabarwione ogniem. Grid wyciągnął zbroję i rękawice Holy Light. Materiał, z którego wykonane są rękawice to tkanina, dzięki czemu można je łatwo poplamić. Ale ta zbroja jest zrobiona z mithrilu, czy można ją ufarbować? Ellen z łatwością skinęła głową. Ogniste kamienie są symbolem fuzji. Mogą mieszać się ze wszystkim. Jak można oczekiwać od rzadkiego minerału używanego w magicznych przedmiotach? Moja odporność na status oznacza, że nie mogę się spalić, ale to może zapobiec dodatkowym uszkodzeniom spowodowanym przez samogień. Buty Brahama są czarne, więc pasuje do nich czerwony kolor. Dobrze. Grid grzecznie zapytał, czy możesz poferbować te zbroje i rękawiczki? Ellen z łatwością skinęła głową. Rozumiem. Dobrze to uferbuję, jeśli zapłacisz pięćset sztuk złota. He? Grid myślał, że Ellen była ukrytym NPC. Uważał, że jest to okazja do uzyskania bezpłatnych świadczeń ze względu na jego powinowactwo z właścicielem restauracji. A jednak prosiła o pieniądze, ponieważ Grit czuł się zdezorientowany, do domu Ellen zaczęli przybywać inni użytkownicy. Czy jesteś babcią Ellen? Słyszałem o tobie od babci w sklepie spożywczym. Słyszałem o tobie od kowala. Możesz zwiększyć moją odporność na ogień? Grit spojrzał na to i szybko zdał sobie sprawę. Napiwek, który dał mi właściciel restauracji, nie był niczym wyjątkowym. Ellen nie była ukrytym NPC. Była zwykłym handlarzem, a mieszkańcy Corkisland potrafili pozyskiwać dla niej klientów. Świat jest naprawdę trudny. Grid drżącymi rękoma wyciągnął 500 sztuk złota. Nie było źle myśleć o tym jako o 500 sztuk złota, aby dać dodatkowe opcje dwóm przedmiotom. Nie mógł poznać wartości liczbowej dodatkowych opcji. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 163. Rozdział 163. Oto jest. Grid zapłacił 500 sztuk złota i wyjął ze ekwipunku Holy Light Armor i Holy Light Gloves. Wręczył je i z szacunkiem powiedział, proszę, dodaj do nich odporność na ogień. Połączone dwie części miałyby 20% ognioodporność, więc była to inwestycja przynosząca ogromne korzyści. Ellen uśmiechnęła się ciepło do oczekującej grid. Ho, ho, pięknie to ufarbuje! Co? Ellen była zdumiona, gdy otrzymała zbroję i rękawiczki. Jej obwisłe oczy, które nie mogły znieść ciężaru lat, rozszerzyły się. Jak to jest możliwe? Ellen umierała od 15 roku życia, a w tym roku miała 71 lat. W ciągu 56 lat pracy jako farbiarz ufarbowała wiele różnych rodzajów ubrań i zbroi na różne kolory. Jednak po raz pierwszy zobaczyła tak wielką białą zbroję. Doskonała harmonia. Zastanawiałem się, czy istnieje lepsze zbroja niż ta. Taka piękna. Kowal, który wykonał tę zbroję, prawdopodobnie nie jest zwykłą osobą. Czy to umiejętność mistrza, który przewyższa kresno ludzkich rzemieślników? Grid poczuł zainteresowanie, widząc podziw Ellen. Oczy tej babci są bardziej przenikliwe niż zwykle. Zaufanie zaczęło go wypełniać. Osoba o takim poziomie wiedzy z pewnością dobrze pofarbowałaby swoje przedmioty. Ellen wykazała się wysoką motywacją. Zrobię co w mojej mocy, aby nie zniszczyć tych wspaniałych zbroi i rękawic. Holley Armor osłaniał szyję, ramiona, klatkę piersiową, talię i prawe ramię. Rękawice świętego światła były grube na kilka warstw i miały wyszytą złotą nicią w pobliżu nadgarstka. Był to efektowny haftowany wzór, który wyglądał elegancko. Jeśli haft byłby również ufarbowany na czerwono, zbroja i rękawiczki stałyby się zbyt monotonne, dlatego musiała wykonać tę pracę jak najdelikatniej. Chwarcka! Chwarcka! Za każdym razem, gdy białe rękawiczki były zanurzane w barwniku do tego kamienia, stawały się bladoróżowe. Gdy ten proces się powtórzył, blady róż stał się ciemnoróżowy, a następnie on stopniowo stał się mocną czerwienią. Ale o dziwo złoty haft został zachowany, ponieważ nie dotknęła go ani jedna kropla barwnika. Wspaniałe umiejętności. Grit obserwował pracę, nie tracąc ani jednej rzeczy. Po rękawiczkach zbroja została poferbowana. Jedna godzina, dwie godziny, trzy godziny. Zajęło to sporo czasu, ale Grit nie stracił koncentracji do końca. Nie chciał przegapić okazji do obserwowania kunsztu innych dziedzin. Wgląd wzrósł o dziesięć. Twoja zręczność wzrosła. Nauczyłeś się trochę o tym, jak farbować tkaniny i malować metal. Święta lekka zbroja i rękawice odrodziły się w ciemnoczerwonym kolorze. Grit przeczytał przyjemne okienka powiadomień, a Ellen uśmiechnęła się promiennie. Proszę sprawdź to. Grit otrzymał zbroję i rękawice od Ellen i zbadał szczegóły. Potem był zachwycony. Jest lepiej niż się spodziewałem. Pancerz miał 19% ognioodporność, a rękawice 7% ognioodporność. Wspaniale, że Ellen dała nowe opcje legendarnym przedmiotom za jedyne 500 sztuk złota. Dobrze to wykorzystam. Ellen była wdzięczna naprawdę zachwyconemu Gridowi. Dziękuję za danie mi możliwości poferbowania tak doskonałej zbroi rękawic, zanim umrę. Dzięki tobie osiągnąłem wyższy poziom. A teraz załóż go. Ellen poprowadziła Grida do dużego lustra całego ciała po jednej stronie. Grid nie zwlekał przed lustrem, kiedy nosił zbroję i rękawiczki. Potem zdumiał się swoim wyglądem. Wyglądam znacznie fajniej. Święta Lekka Zbroja była legendarnym przedmiotem wyprodukowanym przez Pagma. Pomimo metalowego materiału został wykonany na zamówienie i idealnie dopasowany do linii użytkownika. Problem polegał na tym, że kolor był czysto biały. Jak wielu Azjatów, Grid miał żółtą skórę i ciemne włosy, więc czysto białe ubrania mu nie pasowały. Święta Lekka Zbroja wyglądała bardziej niezręcznie niż fajnie. Ale teraz czerwona zbroja dobrze pasowała do skóry i włosów Grida. Oczy błyszczały, gdy chwaliła, bardzo fajnie. Chcę przenieść twój obraz do ramki na zdjęcia. Nie przesadzała. Harmonia czarnych butów z ciemnoczerwoną zbroją i rękawiczkami ze złotą nicią była poziomem, który każdy mógłby podziwiać. Czy to naprawdę ja? Każdy marzył o ładnym wyglądzie. Tak samo było z Gridem. Pogardzono nim jednak z powodu niezbyt imponującego wyglądu, a haniebne przeżycia znacząco wpłynęły na jego osobowość. Siatka nie była już brzydka. Nie jestem brzydka. Grid przez długi czas bacznie obserwował jego wygląd w lustrze. W przeciwieństwie do przeszłości, w której zawsze się cofał, jego oczy były pełne pewności siebie, a ramiona szerokie. Jego twarz była grubsza, pasująca do szkieletu. Z obiektywnego punktu widzenia wyglądał znacznie lepiej niż wcześniej. Zbroja wyglądała tak dobrze, że chciał zrobić zdjęcie. Ale czegoś brakuje. To było jak wada Frycie. Na dolnej części jego ciała nie było złotego haftu, więc wyglądało to bardzo monotonnie. Grid pomyślał, że gdyby ta część została uzupełniona, wyglądałby dwa razy ładniej, więc spojrzał na Ellen. Ruszyła powitać kolejnego gościa. Pawran, Grit przemówił cichym głosem. Potem ujrzał fantastyczny widok. Siedem ostrzy o długości około 15 cm, szerokości 8 cm i grubości 3 cm cicho pojawiło się i unosiło wokół niego. Połączyć ze sobą. Grid wyobraził sobie kształt, jaki powinien uformować i uporządkować pawran. Potem zebrało się siedem ostrze. Końcowym wyglądem był cienki miecz o długości około jeden metr. Grid uczynił go jak fala lub wąż, który mógł poruszać się w lewo i w prawo, a następnie przymocował go do pierścieniowego pasa, który wystawał w pobliżu ogona zbroi. Zabić. Ogon podobny do ostrza, sięgający pod czerwoną zbroję, był groźny, dając mu przerażające wrażenie diabła. To całkowicie w moim guście. Grit robił szczęśliwą minę, kiedy usłyszał głos Tobana. Grit, przybyłeś na wyspę wyspece. Helga pojawi się dokładnie za godzinę. Proszę, uważaj i mam nadzieję, że znajdziesz ognisty kamienie. Grito puścił dom Len. Był świadomy ludzkich oczu, kiedy uwalniał zbroję i odpowiadał: Uwierz we mnie. Wyspa Cork była największą z setek w bezbudowiecznym królestwie i obfitowała w zasoby. Sceneria była piękna, a niezliczone gildie pożądały wyspy. Gildia Sakury była szczególnie ambitna. Gildia uważana tylko za japońskich prawicowych ekstremistów. Chcieli umieścić flagę na wyspie Cork, ponieważ wyglądała podobnie do wyspy Takeshima, którą Korea okupowała nielegalnie. Kiedy wybuchła wojna między przymierzem a kościołem Jatan, Gildia Sakura skorzystała z tej okazji. Dołączymy do Armii Wiecznego Królestwa i zdobędziemy wystarczającą liczbę osiągnięć, aby otrzymać w nagrodę Wyspy Zork. Plan Gildii i Sakura się powiódł. Gildia Sakura brała udział w wojnie, zdobyła wysokie kontrybucje i dostała szansę na otrzymanie czegoś od króla. Mieli nadzieję, że zostaną właścicielami Wyspy Cork. ale siły zagrodziły im drogę. Była to Gildia Srebrnych Rycerzy, prowadzona przez 16. w rankingu Mier Szczytowy. Większość członków gildii, w tym Brexford, była Koreańczykami i skonfrontowali się z gildią Sakura, ponieważ chcieli zatrzymać szalonych Japończyków, którzy nie potrafią odróżnić rzeczywistości wirtualnej od rzeczywistości. Obie gildie miały podobny wkład w wojnę, więc król nie mógł łatwo ustalić właściciela wyspy. Obie gildie musiały długo walczyć. Ostatecznie wygrała gildia Srebrnych Rycerzy. Średnia moc gildii Sakura była wyższa, ale dzięki sukcesowi Szczytowego Miecza, gildia Srebrnych Rycerzy mogła wygrać wojnę i stała się właścicielem wyspy Cork. Miecz i tarcza, które były oryginalnym symbolem gildii, cztery miesiące temu zmieniły się w trójnożnego kruka. Gildia srebrnych rycerzy stała się jedną z największych gildii reprezentujących satysfy. Ich kolejnym celem był najest na Helgao. Możemy rozwijać się znacznie szybciej, jeśli pokonamy najest na Helgao. Możemy rozwijać koreańskich rankingów na podstawie przedmiotów upuszczonych przez Helgao. Mimo prośby rządu Korei Południowej i Jury nie wziął udziału w tegorocznym konkursie narodowym. Bexford był bardziej znany niż ktokolwiek inny, że Korea Południowa nie może uzyskać dobrej pozycji w konkursie, nawet jeśli brał udział, ale od przyszłego roku będzie inaczej. Będzie wspierał koreańskich szeregowych i odzyskał reputację Korei jako potęgi w grach. Po skrajnej wojnie patriotycznej z Gildią Sakura, Sporty Exford wznowił na jest na Helgo, który przegrał już pięć razy. W ciągu ostatniego miesiąca staliśmy się silniejsi i mądrze zainwestowaliśmy nasze pieniądze. Teraz na pewno będziemy w stanie zająć Helgo. Miej odwagę i pokonajmy Helgo. O oh, och, czwarte piętro lochów Corkisland. Island. Minęło 10 minut, zanim pojawiło się Helgo. Wzmocnił morale 200 elitarnych członków gildii, ale to morale nie utrzymało się długo. 5 minut później. Pojawienie się Helga o było bliskie, więc napięcie i niepokój zaczęły pojawiać się na twarzach wszystkich. Pozostały cztery minuty. Wyraźnie pamiętali siłę Helga. Czy naprawdę mogli pokonać tego potwora? Nie mogli powstrzymać się od przesłuchania. Pozostały trzy minuty. Po trzech minutach pojawi się Helga, a to miejsce zamieni się w morze ognia. Niektórzy zginęliby właśnie od płomieni. Pozostały dwie minuty. Gorące ciepło zaczęło powoli wypełniać pomieszczenie. Główno. Rexford chciał zachęcić wszystkich, ale się bał. Wyraźnie przypomniał mu się przytłaczający wygląd Helga, który był spowity płomieniami i dzierżył laskę. Czy wciąż brakuje nam mocy, by go pokonać? Mogłoby być inaczej, gdyby dodano moc dziesięć najlepszych graczy, ale nie mogło przeć się wrażeniu, że ta ekspedycja upadnie przy ich obecnej sile. Jednak najlepszy ranking Gildii nie mógł pokazać swojej słabości, więc Paxford to wytrzymał. Zrób to. Możemy to zrobić. Jesteśmy silni. Szczytowy miecz uspokoił jego serce i przyjmował różne mikstury wzmacniające, a inni podążali za nim. To było w tym momencie. Pozostała minuta. Ech. intrus. Jest intrus. Co? Oczy wszystkich członków Gildii skierowały się w stronę wejścia. Wszedł młody mężczyzna. Było to niezwykłe, ponieważ był okryty płaszczem, bez widocznej zbroi ani broni. Czy przedarł się przez oddziały obronne na dole? Czy to był świetnie wyszkolony zabójca? Nie. Zabójca nie ujawniłby się otwarciem w takim miejscu jak to. Krata. P. Aksford zastanawiał się nad imieniem nad głową czarnowłosego młodzieńca. Jednak bez względu na to, jak bardzo przeglądał swoją pamięć, było to nieznane imię. On nie jest strzelegowcem. P. Axford spojrzał na swoich towarzyszy, ale wszyscy potrząsnęli głowami. Niesklasyfikowany, który przejechał całą drogę tutaj. Żałosny. P. Aksford doszedł do tego wniosku i ostrzegł młodzieńca zmarszczonym czołem. To obszar kontrolowany przez gildię srebrnych rycerzy. Nie wiem, jak udało ci się dojść do tego punktu, ale jeśli nie chcesz umrzeć, wróć. Mój podstęp nagle zniknął. Czy to dlatego, że zostałem wykryty przez Helgeo? Młody człowiek zignorował ostrzeżenie, jak Forty i zrzucił płaszcz, rozmawiając ze sobą. Och. Z każdej strony rozległy się okrzyki. Wygląd zbroi szybko zakładanej na ciało młodzieńca był całkiem fajny. Była to elegancka mieszanka czerwieni, czerni i złota. Szczególnie wyjątkowym punktem był metod długości ogona, który rozciągał się od okolicy kości ogonowej. Był stry jako poruszał się zdumiewająco samodzielnie. Seco, co? zbroja? To wspaniałe. Wyjątkowa ocena. Po raz pierwszy widzieli taką zbroję, więc członkowie gildii starali się ukryć zainteresowanie. Peaksford podniósł głos. To teraz nie jest ważne. Dlaczego go teraz nie wyrzucasz? Wkrótce pojawi się Helga. Wtedy nikt nie byłby w stanie uciec z lochu. Wcześniej musieli radzić sobie z obcym. W momencie, gdy zainteresowani zbroją członkowie gildii próbowali wykonać rozkaz Peaksford. Kuwo. Helga, właściciel Helfire, pojawił się. Ryk Helga wywołał strach, chaos i osłabienie. Ogień Helga zmniejsza odporność na ciepło o Słup ognia wzniosł się, aby cię okryć. Kłak. Cześć. Z powodu cichych płomieni, które otaczały cały obszar, połowa członków gildii popadła w stan śmierci lub została spalona do tego stopnia, że nie można było ich nawet rozpoznać. Zaledwie połowa stojących ludzi była w stanie utrzymać się. Peaksfort był zaskoczony wyskakującym okienkiem powiadomienia. Podniosłem swoją odporność na ogień do 86%, ale nadal otrzymuję obrażenia o takim stopniu. Znowu poniosą porażkę. Gdy Peaksfort czuł rozpacz, nagle zwątpił w swoje oczy. Nieznany młody człowiek z identyfikatorem Grid. Podczas gdy inni byli otoczeni przez płomienie, on sam rzekł naprzód. Poruszał się swobodnie, jakby nie był dotknięty. Jałt jak? Help. P. zamilkł, gdy był świadkiem absurdalnej sceny. Gdy Helga wpadł w moki i mordował członków gildii, młody człowiek wyciągnął kilof. Potem podszedł do ściany i zaczął machać kilowem. Kalank. Kalank. Młody człowiek zamachnął się nim w dobrej formie i narzekał, ocierając pot. Uch, gorąco. Czy poród nie pogarsza się? Dlaczego ten minerał pojawia się tylko wtedy, gdy obecny jest bos? W związku z tym być może będę musiał odwiedzić legowisko smoka z moim kilowem W tym momencie z laski wydobył się gorący wiatr, którym Helga opomachał i uderzył młodzieńca P. spodziewał się, że młody człowiek otrzyma ogromne obrażenia i upadek Ale niewiarygodne, młody człowiek doznał tylko drobnych obrażeń Ogromna siła obronna Strażnik rycerza Przepraszam, panie Młodzieniec po raz pierwszy zatrzymał swój kilow i zwrócił uwagę na szczytowy miecz Potem powiedział z irytacją Dlaczego po prostu stoisz tam bezmyślnie? Jest gorąco, ale tylko będzie goręcej Co teraz widział? Rexford z opóźnieniem odzyskał ducha i zapytał, jak możesz być w porządku? Młody człowiek odpowiedział, jakby to było oczywiste. To efekt przedmiotu. Hank. Hank. Ogon na zbroi młodego człowieka poruszał się sam i walczył z laską Helga. Paxford nie mógł zamknąć ust, gdy gapił się na ten widok. Se, co to jest? Ponieważ w czasie przypomniał sobie, że było kilku użytkowników wysokiego poziomu, którzy nie zarejestrowali swoich nazwisk w rankingach. Lubili grać w te grę jak pustelnicy w filmie o sztukach walki. Czy on jest jednym z tych ludzi? Podczas gdy Exford czuł się podejrzliwie, Grit nie mógł już skupić się na swoim kilofie z powodu Helga i otworzył swój ekwipunek. Potem wyciągnął Danesley plus 8. Hej, potworze, nie chcę z tobą walczyć, więc nie przeszkadzaj mi odejść. W ciągu ostatnich czterech miesięcy Grit wielokrotnie demontował, składał i naprawiał Danesley w dziesiątki razy, podnosząc swoje zrozumienie do 90%. W lewej ręce trzymał kilów w prawej dzierżył Danesley. Kwank. Helga obronił się przed atakiem, ale został odepchnięty o kilka kroków. Płomienie rosły i wydawał się być zagubiony. Członkowie gildii srebrnych rycerzy, w tym Paxford, za jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 164. Rozdział 164. Helga, który nie poruszył się, gdy trzech najlepszych zadających obrażenia z Gildii zaatakowała jednocześnie. Odpychasz go jednym strzałem. Co to za siła ataku? Co to za ogon, który bronił się przed atakiem Helgao? Dlaczego wciąż trzyma kilow? To był niewiarygodny i potworny widok. Gildia Srebrnych Rycerzy, w tym Prexford, była zdezorientowana na widok grid. Myślałem, że jest togistą ze względu na jego wysoką obronę, ale w rzeczywistości jego siła ataku jest wyższa. Było kilka klas o doskonałej równowadze, ale zajęcia typu równowagi miały chroniczny problem. Chodziło o to, że w niczym nie wyróżniali się. Jednak zarówno siła ataku, jak i obrona grida były nieuzasadnione. Musi mieć ukrytą klasę. Dodatkowo, słowa grida krążyły wokół głowy P.A.X. Efekt przedmiotu. Efekt przedmiotu. Efekt elementu. Element. To naprawdę jest moc jego przedmiotów. W setizmie przedmioty można było ulepszyć do plus 10. Jednak cena kamieni wzmacniających była droga, a im wyższa wartość wzmocnienia, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że wzmocnienie się powiedzie. Ponadto, jeśli wzmocnienie się powiodło, wartość wzmocnienia wyniesie plus 1, ale jeśli się nie powiedzie, będzie to minus 3, więc szanse zwykłych użytkowników posiadających wysoce ulepszony sprzęt był jak zbieranie gwiazd z nieba. Większość rankingów używała przedmiotów plus 7, podczas gdy przedmioty plus 8 lub wyższe były przeznaczone dla bogatych lub szczęśliwców. Jednak P. Po w poniewczasie zdał sobie sprawę, że miecz Grida był otoczony głębokim pomarańczowym światłem, które przypominało zachód słońca. Był to ulepszony przedmiot plus 8. Więc jest ukrytą klasą wysokiego poziomu, bogatym i szczęśliwym? Grid zmarszczył brwi, słysząc wyraz twarzy P. Jaka jest Twoja ekspresja? To nie był przypadek, że trafiła to gruba ryba. P. był zaniepokojony i zaczął mieć wątpliwości. Wyglądasz jak Chińczyk lub Japończyk. Czy przysłała cię Gildia Sakura? Siatka miała typowy wygląd północno-wschodniej Azji. Korea i Mongolia były krajami słabymi w Satisfy. Uznał, że Grubaska nie może ukrywać się wśród Koreańczyków czy Mongołów. Dlatego ta osoba musi być Chińczykiem lub Japonczykiem. Ale odpowiedź, która wróciła, była niesamowita. Gildia Zakorów? Nawet nie wiedziałem, że istnieje taka gildia. Przede wszystkim jestem z Korei Południowej. Korea Południowa? Członkowie gildii zaczęli szemrać. Wśród Koreańczyków jest taka niesamowita osoba, oprócz George'a i Prescott'a nim Korea Południowa ma jeszcze jedną wybitną postać. KY. Zgodnie z oczekiwaniami z Korei Południowej, większość członków gildii Srebrnych Rycerzy była patriotami. Byli typem ludzi, którzy zawsze pytali, czy znasz Kimchi, kiedy spotkali cudzoziemców. Cieszyli się więc, że grid jest koreański. Jesteśmy Koreańczykami jak ty. Zdałem sobie z tego sprawę, obserwując cię, Dna gry Koreańczyków jest wciąż świetne. Jestem dumny, że tak wspaniała osoba jak ty jest obywatelem Korei, takim jak my. Cichy. Reakford uspokoił podekscytowanych członków Gildii i spojrzał na Grida. Jeśli nie jesteś zatrudniony przez gildię Sekura, dlaczego przyszedłeś nam przeszkadzać? Przeszkadzać. Hank. Hang. Grid był wstrząśnięty, gdy wyciągnął go grohelgo, Przeszkadzać. Czy to, co zrobiłem, było zakłóceniem? Raczej ci pomogłem. Jaka pomoc? Wpadłeś na najest innej osoby. Co? Grid poczuł złość na słowa Paxforda. Potem rzucił kilof i obiema rękami chwycił Daisleya. Śmieszni ludzie. Spale do duszy. Helga machał laską, krzycząc i uderzyła burza upałów. Grid zaczął tańczyć. Szermierz Pagma. Stań się prochami. Kuwang. Materiały w okolicy zostały stopione, a nad grid gorący wiatr. Potem taniec Grida się skończył. Zabić. Kwakwa kwakwa kwa. To był naprawdę przytłaczający widok. Wielki miecz był otoczony czerwienią i czernią i z ogromnym pędem przebił serce Helga. ok. Nie było ani jednej osoby, która by nie zauważyła, że twarz Helga ospowita w płomieniach została na chwilę zakłócona. Helga upadł i rozproszył krew jak lawę, podczas gdy Grid przemówił do zdumionego miecza szczytu. Przepraszam, że wpadłem na wasz nalot, ale szczerze, gdyby nie ja, czy nie bylibyście już martwi dla tego potwora? Jedynym powodem, dla którego się zaangażowałam, było to, że ten denerwujący drań zaatakował mnie pierwszy. Właściwie nic nie zrobiłem. Jego słowa nie były błędne, ale to nie znaczyło, że zachowanie Grida można było zracjonalizować. Doceniam tę część, ale fakt, że się wtrąciłeś, nie zmienia się. Jak możemy kontynuować nalot podczas oglądania? Czy byłbyś w stanie? Gdybyś był nami? Co jeśli uderzysz nam w plecy? Gdy będziemy w środku walki? Grit parsknął. Gdybym chciał uderzyć cię w plecy, zrobiłbym to wcześniej. Czy to nie jest w porządku? Zgadza się. Gildia miała kłopoty, gdy pojawił się Helga. ale Grid był w porządku. W tym czasie Gildia spotkałaby się z katastrofą, gdyby Grid zaatakował. UM. Był to dowód na to, że Grid nie był wrogiem. Jednak nadal był niepokojący. Grid całkowicie wbił klin wątpliwości w szczytowy miecz. Po pierwsze, nie przyszedłem tu po tego potwora, Ogniste kamienie. Następnie Gritu umieścił dainsley z powrotem w swoim ekwipunku. Następnie podniósł Kilof ponownie skierował się w stronę smoczego kamienia. Nie mam zamiaru się wtrącać, więc proszę, zignoruj mnie i kontynuuj nalot. Wielokropek. Klang, klang. Bexford nie czuł już motywacji, gdy patrzył na Grit. Nie jest przeciwnikiem, którego można pokonać, więc zignorujmy go. Poradzili sobie z tym, kiedy to się skończy. Bexford zignorował Grida i zaczął koncentrować się na nalocie. Następnie członkowie gildii szybko otoczyli Helgo, który był na ziemi. Grit spojrzał na nich i smoknął językiem. Naprawdę myślisz, że możesz napaść na tego potwora? To jest bezużyteczne. Obecna siatka nie mogła zmierzyć siły bojowej Helga. Ten potworny dreń został trafiony przez Killę i nie stracił nawet jednej dziesiątej swojego życia. Helga był potworem, którego Muller nie potrafił doskonale zapieczętować i był bardzo silny. Grid spekulował, że był bossem o kilka stopni silniejszym niż przebudzony strażnik klasu. To potwór, z którym nie mogę wygrać, nawet jeśli wykorzystam moją niezwyciężoną umiejętność bierną. Lepiej go unikać. Ocena grid była słuszna. Większość użytkowników nie znała jeszcze szczegółów epizodów związanych z demonami, ale Hellfire Master Helga był dziewięć. Najsilniejszym spośród 33 wielkich demonów piekła i członków demonów, takich jak Balak, jako podwładnych. Nie było dobrze z nim przebywać. Spieszyć się. Kang. Kang. Szybkość kilofagrita przyspieszyła. Planował wykorzystać czas, kiedy gildia srebrnych rycerzy uderzała w Helgao, by wydobyć ogniste kamienie. To zachowanie było problemem. Jaki był powód, dla którego kamienie ognia zawsze pojawiały się w Helgao? To nie był przypadek. Ogniste kamienie były źródłem mocy Helgao. Helgao potrzebował pomocy ognistych kamieni, aby pojawił się w ludzkim świecie. Człowiek próbował go wydobyć, więc Helgao nie mógł zostawić go w spokoju. Ten cholerny człowiek. Pęk. Helgao wypuścił czarny ogień, który spalił gildię srebrnych rycerzy i skierował się w stronę grid. Haeng. Haeng. Pawran przeniósł się, by chronić grid. Jednak niemożliwe było całkowite zablokowanie ataku Helgao przy pomocy obecnego pewranium, które było przymocowane do zbroi i ograniczonym w działaniu. Grid doświadczał błysku gorąca za każdym razem, gdy władano laską. Poniosłaś 2930 obrażeń. Poniosłaś 3190 obrażeń. Jakie to zgnie? Podniosłem odporność na ogień, ale wciąż odniosłem tyle obrażeń. Karank. Karank. Grid wziął miksturę, aby przywrócić mu zdrowie i przyspieszył tempo swojego kilofa. Próbował zignorować atakujące Helgao za nim. Trochę więcej. Pięć kolejnych chustawek wystarczyłoby do zdobycia jednego kamienia ognia. Grid cierpliwie opierał się tylko na Pawraniu do obrony, a gniew Helga osiągnął szczyt. Przestań w tej chwili. Kwarank. Ciało Helgao zostało pokryte płomieniami obwiniania, zwiększającymi ciepło. Karank. Siła ataku Helga stała się silniejsza. Pawran został przez nią uderzony i chwilowo usztywniony. To jest złem. Laska Helga wycelowała w bok Grida, gdy pozostały trzy zamachy, aby zdobyć kamień ognia. Grid próbował bronić się tarczą, ale było już za późno. W tym momencie do przodu wystąpił szczytowy miecz. Dociągnij miecz, sznurek. Paxford stał dwa metry za Helgał. Wyciągnął miecz w pasie tak szybko, że trudno było śledzić go wzrokiem. Potem nastąpił ostry błyski krew z szyi Helga. Pujł. Spojrzenie Helga ze złością powróciło do Paxford. Bezczelny. Helga zbliżył się do Paxford i machnął laską. Wtedy Paxford schował swój miecz powrotem do pochwy. Pochwa miecz, szerokość. Kwang. Tuż przed tym, jak laska piekłaga ospadła na szczytowy miecz. Potężna fala energii miecza eksplodowała wokół szczytowego miecza, zmuszając Helgao do odwrotu. Peaksford przemówił do Grid z poną ruminu. Jesteś koreańczykiem i kiedyś nam pomogłeś. Dzięki temu dług zostaje spłacony. Następnie rozpoczął się szturm gildii srebrnych rycerzy. Zgiń potworze. Tym razem cię zabijemy. chce byli wysoko wyszkoloną gildią. Mistrzowie Gigon mieli ciepło Helgao, podczas gdy zadający obrażenia atakowali Helga o bez obrażeń. To był atak kleszczowy, który mogli rozwinąć ze względu na doświadczenia rzucające wyzwanie Helgao, ale problem polegał na tym, że Helgao było zbyt silne. To nawet nie swędzi. Piekło Magao wyśmiewało się, zanim wystrzeliło płomienie we wszystkich kierunkach. To była nieunikniona magia ognia OE. Aby stłumić tę siłę, mistrzowie kigong kontrolowali many w powietrzu, podczas gdy magowie budowali bariery wodne. Pęd płomieni nie został w ogóle stłumiony i bezpośrednio odparowała całą wodę znajdującą się na barierach wodnych. Kwakwa, kwakwa. Kwa. To spowodowało pojawienie się gorącej pary. Pek, i Rycerze bronili się bronią lub tarczami, podczas gdy mistrzowie i magowie kigong używali magii. Jednak wszyscy oprócz szczytowego miecza zamienili się w Szare światło. Co? Sword Ford zdał sobie z tego sprawę w chwili, gdy otrzymał ponad sto wiadomości o śmierci członków swojej gildii. To jest niemożliwe. Na jest na Helgao, to był mrzonki. Był pewien potęgi Gildii przez ostatni miesiąc, ale byli tylko szkodnikami przed Helgao. To był mój błąd, że nie zmierzyłem dokładnie się Helgao. Żal mu było członków gildii, którzy zostali zgładzeni z powodu ich głupiego mistrza. To był moment, w którym PEX Ford stracił nadzieję w swoim marzeniu o wychowaniu wystarczającej liczby koreańskich rankingów, aby odegrać rolę w przyszłorocznych zawodach krajowych. Upadł. Kuku Helga wypuścił gorący oddech, śmiejąc się i zbliżając. Wycelował swoją laskę w szczyt miecza, który stracił wszystkich swoich ludzi i wszelką nadzieję. W tym momencie. Kank. Zdobyliśmy kamień ognia. Grit w końcu uzyskał kamień ognia. W tym samym czasie czarne płomienie wokół ciała Helga wyraźnie osłabłe. I. Tak. Poniosłeś 4200 obrażeń. Ech. Prexford przeżył, mimo że został uderzony kijem. Zarówno Prexford, jak i Helga byli zszokowani. Słabsze? To nie była iluzja. Helga szybko osłabł. Napłynęła niezręczna atmosfera. Przekroczone łącze. Kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa. 20 niebieskich i białych ostrzy energii polociało i uderzyło w Helga. Płak! Krew tryskała we wszystkich kierunkach jak wrząca lawa. Helga wydał straszliwy krzyk bólu. Potem z opóźnieniem odkrył kamień ognia w dłoni Grida. Ośmielisz się. Zabijecie. Pisika. Możesz to zrobić? Grid roześmiał się, po czym ścisnął niebieski miecz, który przypominał morskiego drapieżnika. The był dwukrotnie zaskoczony. Pierwszym powodem było to, że zorientował się, że Grid był potomkiem Pakmy, który pojawił się w bitwie pod Bairam kilka miesięcy temu. Drugim powodem jego zaskoczenia było białe światło wokół niebieskiego wielkiego miecza. Przedmiot plus dziewięć. Weź ten kilof. Grit cisnął kilofem w stronę szczytowego miecza, którego usta były otwarte. Potem wyjaśnił zdziwionemu szczytowemu mieczowi. Słabością Helga jest kamień ognia. Im więcej zebranych kamieni ognia, tym będzie słabsze. Więc zbieraj kamień ognia, podczas gdy ja go blokuję. To było to. Wyraz twarzy PX po pociemniał. Rozumiem, co mówisz, ale nie nabyłem umiejętności górniczych. Będzie mi ciężko. Nie martw się. Każdy może kopać tym kilowem. Grit mówił pewnie. Reeksfort był zaciekawiony i sprawdził szczegół Kilofa. Fantastyczny Kilof. Ocena: Legendarny. Wytrzymałość: 155 219. Siła ataku: 107. Szanse na zdobycie zaawansowanych minerałów wzrosną o 10%. Szanse na zdobycie minerałów najwyższej jakości wzrosną o 5%. Umiejętność: zaawansowana technika Gurnita POS. 3 zostaną wygenerowane. Kilof wykonany przez legendarnego Kowala G. Za pomocą tego kilofa, nawet pięcioletnie dziecko może zebrać wysokiej jakości rudę żelaza. Ograniczenia użytkownika: poziom 200 lub wyższy. Waga: 45. Wielokropek. Dlaczego tylko oglądasz? Helga nie był kłopcem. Nie mógł pozwolić, by ludzie dotykali już ognistych kamieni, więc najpierw spróbował pozbyć się rannego szczytowego miecza. Jednak Grit nie pozwoliłby mu na to po cichu. Odłączył pawrem ze swojej zbroi i wycelował palcami w głowę Helga. Iść! Chwa. Połączony pawrem podzielił się na siedem kształtów przypominających ostrza. Potem rozproszyli się i zaatakowali Helga z różnych stron. Puj! Helga o tęsknił ze szczytowym mieczem. Podniósł laskę i oparł się siedmiu ostrzą, ale nie dało się ich zniszczyć bez względu na wszystko. Nie, co to jest? Axford pomyślał, że to absurd. To było jak uczta z pojawiających się przedmiotów. Efekt przedmiotu. Słowa, które Grid powiedział, kiedy pojawił się po raz pierwszy, pojawił się w głowie szczytu miecza. Wtedy Grid podpowiedział mu, co robisz, i ci wydobądź kamienie ognia. Ach, te tak. To tak, miecz szczytowy w rankingu 16, był to pierwszy raz, kiedy rzucił wyzwania w wydobyciu od rozpoczęcia satysfy. I był to dzień, w którym Helga, mistrz ognia piekielnego, spotkał najsilniejszego wroga po wielkim mieczu świętego Mullera. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści i tym podobne. Przecinek, daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 165. Rozdział 165. Sylok. S y s y s y s y. S y. Siedem złotych ostrzy jednocześnie wycelował w jego oczy, policzki, głowę i podbródek. Szybkość odpowiadała Memphisowi, który był najszybszy w piekle, więc Demonkin nie był w stanie zareagować. Ale Helga obył jednym z trzydzieści wielkich demonów, więc nie uważał tego za zagrożenie. Człowiek może być biegły w rzucaniu, ale to jest właśnie na poziomie szkodnika. Za pomocą laski narysował małe kółko. Haank. Siedem ostrzy nie dotarło do celu i rozproszyło się po całym miejscu. Nie spadł jednak na ziemię. Zamiast tego podleciały ponownie i zaatakowały Helgo. Co? Helgo był zdumiony. Myślał, że siedem złotych ostrzy zostało rzuconych przez człowieka w czerwonej zbroi, ale poruszały się same. Kank. Kakakank. Złote ostrza, które nadal latały w Helgo, były denerwujące. Postanowił je zniszczyć i mocno uderzyć jednego swoim kijem. Jednak ostrze było w porządku i nie zostało nawet zadrapane. Zesztywniał na chwilę, zanim znów się poruszają. Wyjątkowa trwałość. Czy to adamantium? Ale dlaczego poruszają się sami? Szybkie i solidne, złote ostrza. Nie były kontrolowane przez magię, więc jak same się poruszały? Nie zmęczyli się i dawali Helga o poczucie presji. Na końcu: Zgłupić się. Helga wypuścił gorący wiatry na całe miejsce. Złote ostrza zostały popychane przez napływ wiatru i nie mogły już się do niego zbliżyć. Wróć człowiek w czerwonej zbroi obserwował ich z daleka i wydawał im rozkazy. Potem złote ostrza poleciały do niego i zaczęły się obracać wokół niego. Co za dziwaczny artefakt. Helga otworzył usta. Nigdy nie marzyłem przez tysiące lat mojego istnienia, że będę miał pytanie do człowieka. Te ostrza, czym one są? Mają wytrzymałość porównywalną z boskim minerałem adamantium i samę się poruszają. Dlaczego zwykły człowiek nosi coś takiego? Zwykły człowiek? Człowiek w czerwonej zbroi. Grit uśmiechnął się do niego. Nadal myślisz, że jestem zwyczajny? Co? Helga on mówił cynicznie: Kukunk Ledwo udało ci się zranić to śmieciowe ciało. Więc co, myślisz, że jesteś wyjątkowy? Helga był dziewięć. Najsilniejszym z trzydzieści trzy wielkich demonów, ale dotyczyło to tylko piekła. Po zapieczętowaniu przez Fort Saint Muller 150 lat temu musiał pożyczać ciało demonicznego syna za każdym razem, gdy pojawiał się w ludzkim świecie. Innymi słowy, obecne ciało Helgao nie było pierwotnie jego i nie mógł wykorzystać swojej prawdziwej siły. Grid był arogancki tylko dlatego, że zdołał trochę zranić Helgao, więc Helgao nie mógł powstrzymać parskania. Wiem, że jesteś dość silnym człowiekiem, ale nie jesteś szczególnie wyjątkowy. Rozbłysły czarne płomienie wokół ciała Helgao. Rozpoznaje tylko człowieka imieniem Muller. Jesteś po prostu trywialną egzystencją, która nie może nawet dosięgnąć palców Mullera. Grid zauważył: Ach, Sforzaint Muller. Czy to nie on w przeszłości zamieni twoje ciało w szmatę? Oczy Helgao zwęził się. Co jest takie śmieszne? Uśmiechnięty Grid uprzejmie mu wyjaśnił: Jestem w tej samej klasie co Muller. To śmieszne, że tego nie widzisz. Cóż, dzisiaj znowu umrzesz. Helga uważał, że to tak absurdalne, że aż zabawne. Puhahaha. ha, ha. Ta szalona osoba opowiada bzdury. Sword Saint Muller był tak wielką postacią, że złamał zdrowy rozsądek Helgo, który żył przez tysiące lat. Był śmiertelnikiem, który przewyższył wielkiego demona. Jego szermierka wystarczyła, by przebić się przez płomienie piekła, nadając im wyglądowiec. Dla porównania Grid był po prostu prosty. Grid był silniejszy niż normalny człowiek, ale nie mógł się równać z Mullerem. Osoba, która zalicza się do tej samej klasy co Muller, naprawdę nie rozumie? Co? Helga przestał się śmieć, gdy jego wzrok skierował się na ruklochu. Dzięki złotym ostrzą tęsknił za drugim człowiekiem. Ten człowiek celował kilotem w ognisty kamień. To był szczytowy miecz. Szczytowy miecz na szesnaście miejscu, który dla niektórych był przerażającą osobą, a dla innych obiektem szacunku, po raz pierwszy rzucił wyzwania w wydobyciu. Helga był wściekły. Nie lubię tej pary. Był w stanie sprowadzić z piekła do ludzkiego świata cztery kamienie ognia. Stracił jedną czwartą swojej magicznej mocy, gdy jeden z nich został zabrany. Nie mógł pozwolić na wydobycie kolejnego kamienia ognia. Kło. Helga obiegł, podczas gdy ciemne płomienie owijały się wokół jego ciała jak płaszcz. Jego celem był oczywiście miecz szczytu. Chciał zmiażdżyć głowę P. Axfordowi i zniszczyć ten kilof. Ale jego droga została zablokowana przez Grit. Gdzie idziesz podczas naszej rozmowy? Grit zaatakował podczas rozmowy. Haeng. Ramiona Helga odrżały, gdy bronił się przed niebieskim mieczem za pomocą swojej laski. Nie chodzi tylko o to, że jestem słabszy. Stał się silniejszy. Grit przemówił do nieco wstrząśniętego Helga Oczywiście, moje obecne umiejętności nie są nawet jedną setną umiejętności miecza Saint-Mullera. Ale to nie kłamstwo, że należę do tej samej klasy co on. Jestem też legendą. Legenda. Helga przemówił z dezorientowanym głosem. Grid dzierżył mistrzowską broń, która została wzmocniona do plus 9, a jego wykorzystanie było już 100% po kilku miesiącach doświadczenia. Ye Young. Ye Ye Pagma -y -ok. -y -y S. sportsmanship, POS 2. Zwiększył ataki fizyczne o 30%, współczynnik trafiań krytycznych o 20% i obrażenia krytyczne o 10%. Moc porażki plus 9 w połączeniu z mieczami pakmy była naprawdę niewyobrażalna. Moc Grid wprowadziła zamieszanie w Helga. Ten facet, siła ataku w jednym ciosie. Kwank. Kkung. Helga obronił się przed atakiem swoją laską i ostatecznie zwymiotował. W czarnych płomieniach zabłysło czerwone światło, a Grid uśmiechnął się, odsłaniając białe zęby. Czujesz to? To jest wystarczająco silne, aby wypełnić różnicę w umiejętnościach. Ty. Helga w końcu poczuł się zaniepokojony. Mężczyzna przed nim nie był mistrzem Szermierki jak Muller. Jego wszechstronne zdolności fizyczne były znacznie poniżej Mullera. Ale, mocny, dlaczego był taki silny? Podejrzliwy wzrok Helga był utkwiony w gryt. To ten wielki miecz. Żył przez tysiące lat, ale nigdy nie widział takiej broni jak ten niebieski wielki miecz. Helgao zadrżał, złote ostrza, które poruszały się same i ten potężny wielki miecz, jak mężczyzna przed nim pochłonął tak potężne przedmioty. Czy ta osoba ma skarby bogów? Helga nie mógł już dłużej znosić tego i musiał walczyć z całych sił? Helga podjął decyzję i wystrzelił piekielny ogień. PNK. Płomienie, które nie znikną, gdy zaczną płonąć, uderzyły w grid. Helga potwierdził, że pierś grida płonęła i wybuchnęła śmiechem. Pucha ha ha, jest bezużyteczne, nawet jeśli wskoczysz teraz do morza. Gdy piekielny ogień zacznie płonąć, nie zniknie, dopóki cel nie zostanie obrócony w popiół. Helga nie wątpił, że grid zamieni się w popiół w ciągu kilku sekund. Jednakże, wyłączył się, grid pomachał kilka razy i piekielny ogień zgasł. Co? Jak wyłączyłeś Alfirę, jakby to był ogień zapałek. To był moment, w którym zdrowy rozsądek Helgao, że piekielny ogień nigdy nie zgaśnie, został złamany w ciągu jego tysięcy lat życia. Tak, ostatni raz jego zdrowy rozsądek został złamany, gdy spotkał Mullera 150 lat temu. To nie kłamstwo, że jest w tej samej klasie co Muller. Helga poczuł chłód i odruchowo cofnął się o krok. Poniosłeś 4800 obrażeń. Czerne ognie piekielne przywarły do twojego ciała. Płomienie nie zgasną, dopóki twoje ciało nie zostanie obróconym w popiół. Otrzymasz 2000 obrażeń od podpalenia na sekundę aż do śmierci, opierałeś się. Grit poczuł przyjemność, gdy potwierdził ostrzegawcze okno i zaczął tańczyć. Białe światło poruszało się wokół niebieskiego wielkiego miecza, jak rekim pływający w morzu. Szermierz Pagma, Link Mięśnie, które ścisnęły się podczas tańca, zostały natychmiast uwolnione. W tym samym czasie wielki miecz poruszył się gwałtownie. Siedemnaście niebiesko-białych ostrzy energetycznych pędziło w powietrzu z straszliwą prędkością, zanim sprężono powietrze. Wielokropek. Było cicho. Kang. Słychać było tylko dźwięk szczytowego miecza wymachującego kilowem. Helga miał wątpliwości. Co? Może był to próżny atak? I susuk. Siedemnaście pasm energii zostało ściągniętych wokół ciała Helga. Potem nastąpiło 17 ostrych fal. Świergotek. Pipi, pipi pipi. Sprężone powietrze jednocześnie eksplodowało. W tym samym czasie na ciele Helga pojawiło się 17 ran. Kuarak. Helga z opóźnieniem krzyknął. To nie był chybiony atak. To była prawdziwa godność miecza światła. Linka. To był moment, w którym Grid, który w ciągu ostatnich czterech miesięcy podniósł swoje statystyki i poziom do 246, doskonale otworzył jedną z technik miecza Pagma. Nie mówiłem ci, jestem też legendą. Grid był pod jeszcze większym wrażeniem. By ten facet. Ciało Helga zaczęło się chwiać. Zanim kamień Ognia został zebrany i Helgo był w idealnym stanie, śmiertelne uderzenie ledwo zmniejszyło jego zdrowie. Teraz stracił ponad jedną dziesiątą zdrowia w chwili, gdy został uderzony przez linka. Grid był przekonany. Wystarczy walczyć. Kang, kang. Dźwięk kilofa perekfortu był słyszalny non-stop z tyłu i Grid poczuł się bardziej odważny. Wtedy z rogu jego pola widzenia wyleciała laska Helga. Zerknij. Zostałeś uderzony śmiertelnym ciosem. Poniosłeś 7930 obrażeń. Kung. Siatka została idealnie trafiona przez laskę, która poruszała się między obracającymi się złotymi ostrzami. Helga okrzyknął podczas intonowania zaklęcia: Nie jesteś Mullerem. Zgadza się. Nie był z Saint Muller. Jedno uderzenie jego miecza spowodowało odpadnięcie kończyn Helga. To prawda, że broń Grida pokrywała jego braki, ale nie można było zaprzeczyć, że bardzo mu brakowało w porównaniu z Mullerem. Haeng. Haeng. Siedem złotych ostrzy poruszało się szybko, by powstrzymać Helga, jednocześnie chroniąc Grid. Ale Helga był w pełnym trybie walki i był bardzo szybki i potężny. Jej Złote ostrza, które uderzył Helgao, utknęły w miejscu na dwie sekundy, a potem zerknij. Laska Helgao poruszała się elastycznie, unikając innych złotych ostrzy i uderzając grida w brzuch. Poniosłeś 3550 obrażeń. Cholerny to boli. Cała zbroja grid została zwiększona do plus 6. Musiał wydać ogromną kwotę, aby zwiększyć porażkę do plus 9, więc musiał być z tego zadowolony, jeśli chodzi o jego zbroję. Ale po wielu testach uznał, że jego obecna obrona wystarczy. Miesiąc temu zmierzył się z przebudzonym strażnikiem lesu i jego obrona była całkiem znośna, jednak siła ataku Helga była zbyt silna. To po tym, jak został osłabiony przez wydobycie kamienia ognia. Zerknij. P.E.ok. Poniosłeś 3590 obrażeń. Poniosłeś 3480 obrażeń, odniosłeś 4900 obrażeń. Zostałeś uderzony śmiertelnym ciosem. Poniosłeś 7700 obrażeń. Szanse na trafienie krytyczne były ogromne. Na każde trzy ciosy było jedno trafienie krytyczne. Podstawowe obrażenia Helga również były ogromne. Jego szalone zachowanie powstrzymywało działania Grida. Grid ledwo przeżył z jedną trzecią swojego zdrowia i walczył z porażką. Kwank. Grit użył siły odpychania generowanej przez zderzenie z laską, aby otworzyć dystans, a następnie użył umiejętności. Fala. Wokół niego rozlała się niebiesko-biała fala. Zadałaś celowi 18500 obrażeń. Szybkość ataku celu została zmniejszona. Bahanie, przytłaczająca dynamika Helgo, której Grit nie był w stanie przezwyciężyć, została wyraźnie zmniejszona. Grit kontratakował kilka razy podczas tej przerwy, krzycząc do Paxford. Nie, ten cholerny facet. Nie wydobyłaś jeszcze jednego kamienia ognia? Paxford był sfrustrowany, powiedziałem ci, że to moje pierwsze wydobycie. Nie znam sztuczek. Ach, to frustrujące. Wielokropek. Helgał był mistrzem piekielnego ognia, a Grid był pierwszą legendarną klasą. Między szczytowym mieczem a nimi była tak duża różnica, że był sfrustrowany, że nie udowodnił swojej reputacji jako szesnaście. W ujednoliconych rankingach. Grid wyjaśnił szczytowemu mieczowi. Rozejrzyj się dobrze wokół kamieni ognia. Jest część wokół korzenia, w której ziemia będzie słaba? Zaatakuj to miejsce. Zamknij się. Pepe pepęk. -pe Polociały setki kul piekielnego ognia. Grid wyjął boską tarczę i bronił się nią oraz złotymi ostrzami. Teok. Helga uderzył w ziemię swoją laską. Skoczył korzystając z odbicia i wylądował nad ramieniem Grida. Półok. Złote noże bezlitośnie litośnie dźgnęły Helga, ale nie mógł powstrzymać działań Helga. Helga ochwycił Grida za głowę obiema rękami i krzyknął: "Jeśli nie możesz się spalić, zmiażdżę cię." Wykrzeknik. PNK. Czarne płomienie emanowały z obu rąk piekielnego gał i wirowały kwa 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 kwa. kwak kwak kwak. Puha. Nawet kamień szybko zamieniłby się w piasek z tego upału, nie mówiąc już o siatce Helga roześmiał się, spodziewając się, że życia mózg rozprysnął się wszędzie. On tego nie widział. Grid wyciągnął niebieski pierścień i włożył go na palec. Dobra. Hahaha. Ha, ha. Co? Głos człowieka, który powinien był umrzeć, był doskonale słyszany. Gdy Helga był zaskoczony, Grit użył Blatt, Sraga i odciął obie ręce Helga z niepowodzeniem plus 9. Krytyczny. Efekt opcji niepowodzenia jest aktywowany, powodując wygenerowanie umiejętności przecięcia. Seok. Zadałaś celowi 46 940 obrażeń. Obciąłeś oba nadgarstki Helga, mistrza piekielnego ognia. Działania Helga będą ograniczone, a jego siła i prędkość ataku zostaną znacznie zmniejszone. Płak. Straszliwe krzyki Helga odbijały się echem w szerokim lochu. Grit uśmiechnął się złośliwie. To druga runda. Grid zgromadził duże doświadczenie bojowe i nauczył się, jak korzystać z pierścienia do rana. Na przykład nosił pierścień, gdy wróg użył potężnej umiejętności. To zmaksymalizowało efekt pierścienia do rana i świętej lekkiej zbroi. Z drugiej strony zdrowie Helga zostało zmniejszone o 30 po tym, jak Grid kolejno używał kill, Transcendent Link, linki wawa, a potem w samą porę: Kank. Tak. Powodzenie zebrałem kamień ognia. P. Xford, który grał Setis od półtora roku, po raz pierwszy poczuł przyjemność wydobywania. Kunk. Wychłopaki. Czarne płomienie wokół ciała Helga straciły na sile. Grid to nie wątpił. Druga runda byłaby wygraną przez KO. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 166. Rozdział 166. Kang. Zdobyliśmy kamień ognia, podczas gdy Grid walczył z Hau, Paxfordowi udało się wydobyć kamień ognia. Ja to zrobiłem. Czerwony kamień, który przylgnął głęboko do ziemi, pojawił się, sprawiając, że szczytowy miecz poczuł ogromną radość. To było jak wyciągnięcie grubej grotki nagromadzonej w nosie przez wiele lat. Czy to było jak wyrywanie korzeni? Tak. Powodzenie. Zebrałem kamień ognia. Grał satysfy przez półtora roku, znosił wszelkiego rodzaju próby, zdobywał doświadczenia i zdobył 16 miejscem w ujednoliconych rankingach. Był w stanie podnieść swój poziom poprzez polwanie, najazdy na potężnego bossa lub walkę z wrogimi siłami. Teraz jego oczy otworzyły się na nowy sposób cieszenia się grą. Odczułem tyle przyjemności w chwili, gdy wydobyłem minerał. Czy powinienem nauczyć się umiejętności górnictwa? The poczuł poważne poczucie spełnienia i machnął ognistym kamieniem w grid. Co z tym? Czy nie poszło mi dobrze? Grid podniósł kciuk z miejsca, z którego mierzył się z Helgał. Bardzo dobrze. Och, to było niesamowite. Czuł się dobrze, otrzymując pochwały od tego faceta. Reaksford śmiał się, kiedy nagle zmarszczył brwi. Nie, co ja teraz robię? Był szesnaście. W zunifikowanym rankingu i mistrzem srebrnej gildii Rycerzy, a jednak machał ogonem jak pies przed kimś przynajmniej 10 lat młodszym od niego. Obudź się. Był bardziej podekscytowany niż to konieczne, gdy zdał sobie sprawę, że pierwsza legendarna klasa, Pagma's Descendant, była Koreańczykiem. Reakksford uspokoił jego serce i obserwował Grida i Helgał. Grid wyglądał stosunkowo dobrze, podczas gdy Helga obył ranny. Miał nawet odcięte obie ręce. Zdumiewające. Potwór, który wymordował 200 członków srebrnych rycerzy ze średnim poziomem 140, został depchnięty. Dostojność legendarnej klasy. Przypomniał sobie bitwę pod Bajran, która 4 miesiące temu wywołała poruszenie na świecie. Jedna z najpotężniejszych grup Satisfy, Gildia w Sedakach, została zepchnięta do defensywy przez Kościół Jaten. W tym czasie, jak członkowie jego Gildii zebrali się w pubie i przepowiedzieli, że Gildia w Sadakach zostanie zniszczona. Jatan, Neberius i Balak byli przytłaczająco silni, a także liczniejsi, więc gildia w Sedakach wydawała się nie mieć nadziei. Nagle pojawił się mężczyzna. Odwrócił równowagę, rzucając zbroję Mantnerowi, Brontonowi i używając umiejętności Pagma Sforzmanski przeciwko Neberiusowi. Paxford poczuł, jak gotuje mu się krew, a ludzie wypełniający publiwatowali watowali zgodnie. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że w tym momencie cały świat tętnił życiem. Po zakończeniu bitwy potomek Pagmy mógł być uzbrojony w potężne przedmioty, ale opinia publiczna piła z niego za słabą kontrolę. Jednak Paxford działa inaczej. Pagma mógł być znakomitym szermierzem, ale zasadniczo był kowalem. To prawda, że potomek Pagma wykorzystał jego cechy klasowe, by uzbroić się w doskonałe przedmioty. Wyraził swoją siłę w odpowiedni dla siebie sposób. I teraz, potomek Pagmy, którego spotkał, dobrze wykorzystywał cechy swojej klasy. Szacowano, że jego zbroja i broń mają legendarną cenę. Było tam oszukańczych siedem ostrzy, które poruszały się same, i pierścień, który wydawał się mieć umiejętność odzyskiwania. Jego umiejętności kontroli wciąż były słabe, ale dzięki sile swoich przedmiotów był wystarczająco silny, by porównać go do rangi. Ale siła Helga O była nieskończona. Stracił obie ręce, ale kontynuował swój atak na Grid. P. ponownie zamachnął się Kilowem. Spieszyć się. Muszę jeszcze zebrać dwa ogniste kamienie. Grid był nową nadzieją dla Korei Południowej, kraju słabego w Satisfy. P. chciał pomóc Gridowi w tym nalocie. Grid rósł tak szybko, że pewnego dnia oczarował Koreańczyków. Jednak wciąż jest wiele gór do pokonania, aby dotrzeć do tego punktu. Rozpocznij wydobycie. Kank. Kank. P. Axford znalazł nowy kamień ognia i zamachnął się Kilowem. W tym momencie był szczytowym Kilowem, a nie szczytowym mieczem. Martwię się. Martwię się. Pokój wypoczynkowy Bajran Willager Szef sztabu Gildii Cedakach, toban był zaniepokojony. Członkowie cechu, którzy wrócili po polwaniu lub pracy, krzywili się na niego. Co się stało? Nie masz ducha. Toban, który chwycił się za głowę, ostrożnie otworzył usta. Siatka trafiła do kopalni ognia kamieni. A co z gridem? Powiedział mi, żebym mu uwierzyła dwa razy. Pierwszy raz przed wyjazdem na wyspę Zork. Był jeden raz po przybyciu na wyspę Zork. Wyraźnie powiedział to dwa razy. Kwaduduk. Toban złamał paznokie z zmartwienia, a członkowie Gildii byli w wielkim szoku. Krata powiedział, żeby w niego wierzyć, dwa razy. Ha, to najgorsze. Było to po powstrzymaniu masowego nalotu Jaten. GRID spędził większość czterech miesięcy później na wytwarzaniu przedmiotów i wyprodukował w sumie 142 przedmioty. Z tych 142 pozycji 25 zostało ocenionych jako normalne, 84 rzadkie, 30 epickie i 3 wyjątkowe. Czy to po prostu pech, czy plan operatora, jak twierdził GRID? W pierwszych dniach dołączenia do Gildii GRID miał stosunkowo duże prawdopodobieństwo, że stworzy wysoko oceniane przedmioty, a nawet wyprodukował dwa legendarne przedmioty. Jednak przez ostatnie cztery miesiące był w kryzysie. Wyprodukowane przez niego przedmioty miały o 20% wyższą wydajność niż zwykłe przedmioty, więc nawet rzadko oceniane przedmioty były dobre, ale członkowie gildii nie mogli oprzeć się rozczarowaniu. Zwłaszcza członkowie gildii, którzy otrzymali normalne przedmioty, przelewali łzy krwi. Legendarny kowal stworzył w końcu przedmioty z normalną oceną. Ich rozczarowania nie dało się wyrazić. Potem zauważyli coś, co Grit powiedział za każdym razem, gdy produkował normalny oceniany przedmiot. To było uwierz we mnie. Grid powtarzał to za każdym razem, gdy wierzył, że wyprodukuje legendarny przedmiot. Kiedy więc członkowie Gildii usłyszeli słowa, Uwierz we mnie, założyli najgorsze. W rzeczywistości, zawsze przynosiło to najgorszy wynik, gdy to mówił, ale tym razem powiedział to jeszcze raz. Uwierz we mnie. Do wyprodukowania tarczy ognia potrzebne były trzy kamienie ognia. Czy Grit naprawdę mógł zebrać trzy kamienie ognia? Wydawało się, że to się nie stanie. To pan był smutny. Jego złowieszcze uczucia prawie zawsze się spełniały. Pozostali członkowie Gildii również wyrazili rozczarowanie. Jeśli nie uda mu się wykonać tarczy ognia, czy jest Fenixa powinien zostać opóźniony po raz kolejny? Prawdopodobnie tak jest. Jest mało prawdopodobne, aby nalot się powiódł, jeśli główny togista nie będzie mógł się utrzymać. Była to uroczysta atmosfera. Po uzbrojeniu w ekwipunek Grida byli wystarczająco silni, aby z łatwością napaść na przebudzonego strażnika lasu. Teraz można było najeżdżać na bosy wyższego poziomu. Czwarte piętro lochów Corkisland. Island. Jeureuk z odciętych nadgarstków Helga opłynął stały strumień krwi. Kik, kiedy krew dotknęła ziemi, pojawił się siedminy nieprzyjemny zapach. Grid zatkał mu nos i zasugerował, dlaczego z twojej krwi wydobywa się nieprzyjemny zapach. Zamknij się, ciało Helga było nagle pełne ran. Ciało zaawansowanego demonka było słabsze niż myślał Helga. Ponadto drugi kamień ognia został zebrany, więc magiczna moc Helga osłabła. Ponad połowa czarnych płomieni symbolizujących jego moc zamieniła się w jadeit. To było złe. Znowu poniosę haniebną stratę dla człowieka. Uważał, że tylko Sword Saint Muller jest wyjątkowy. Ale Muller zmarł ponad sto lat temu, a teraz znowu pojawił się wyjątkowy człowiek. Jak powiedziały inne demony, nie można ignorować potencjału gatunku ludzkiego. Będę wyśmiewany w piekle, jeśli znów przegram z ludźmi. Nie mógł się jeszcze poddać. Na pewno cię zabije. Helga okrzyknął i wymachiwał ramionami. Następnie pokrył Grida krwią spływającą z jego odciętych nadgarstków. Poniosłeś 1850 obrażeń. Poniosłeś 1790 obrażeń. Szkody zadaje tylko kropla krwi? Ten cholerny potwór? Zdezorientowany Grid wzdrygnął się, podczas gdy Helga ospalił jego rany swoją krwią. Potem zrobił wyraz ogromnej nienawiści. Zabiorę twoją duszę do piekła i uczynię cię moim niewolnikiem na zawsze. Kwak kwak kwa Helga zmienił sposób, w jaki walczył. Używał swojej laski jako swojej podstawowej broni, gdy miał obie ręce, i ognia piekielnego jako dodatkowego ataku. Teraz, gdy stracił obie ręce, mógł walczyć tylko jako mak, wystrzeliwując gorące wiatry i piekielny ogień. PP Twój. Glit próbował uniknąć płomieni. Nie był w stanie łatwo podejść do Helga. Piek pomyślał? Tak, jest szermierzem, więc mam przewagę w walce na odległość. Helga był dwa razy słabszy niż wtedy, gdy pojawił się po raz pierwszy. Ale według ludzkich standardów jego magiczna moc była wciąż nieskończona. Ciągle generował piekielny ogień w odstępach 0,3 sekundy i strzelał nieprzerwanie, wyglądając jak działo laserowe, które działało na energię słoneczną. Choć i spal na popiół. Kwa kwakwa. -kwa -kwa. Trzy promienie ognia, które poleciały w linii prostej. Grid był ograniczony przez blokowanie powietrza i pospiesznie próbował go ominąć. Potem pawran się poruszał. Chwa chwa. Siedem ostrzy zebrało się przed gridem i przybrało kształt trójkątnej tarczy. Kwa chwa, kwakwa. Chwa, chwa, chwa. Złota tarcza zderzyła się z płomieniami. Tarcza zesztywniała i upadła na ziemię, a gorące wiatry uderzały w ciało znajdujące się za nią. Helga wycelował w serce plądującej się siatki i oświadczył. Wkrótce umrzesz. Chwa, Odniosłeś 3900 obrażeń. Odniosłeś 4150 obrażeń. Zostałeś uderzony śmiertelnym ciosem. Poniosłeś 8870 obrażeń. Och, brzdęknięcie. Siatka leżąca na ziemi została trafiona. Był bardzo zdezorientowany. Byłem pewien, że druga runda będzie wygraną przez Kao po tym, jak odciąłem mu ręce. Raczej wygodniej było sobie z nim radzić, kiedy wymachiwał laską. Piekielne gao z pewnością osłabło, odkąd szczytowy miecz zebrał kamień ognia. Uszkodzenia od ognia piekielnego wyraźnie spadły. Ale wciąż był silny. Jego siły nie można było zmierzyć. Muszę zawęzić dystans. Mógł użyć transcend do ataku na odległość. Ale niestety transcend trwał tylko 30 sekund. Musiał zachować ten sposób ataku jako kartę tutową, więc lepiej było podejść i zaatakować. Jednak Helga kontrolował gorący wiatr, jednocześnie odpalając piekielny ogień, więc metoda na zmniejszenie odległości nie pojawiła się łatwo. Kwarurunk. Ranny Gryt nie był w stanie właściwie kontrolować swojego ciała, a wokół Helga pojawił się kule ognia. Helga ukończył 30 sfer w błysku i wybuchnął śmiechem. Huahaha, to jest koniec. pppp onk. 30 kul jednocześnie zaatakowało z różnych orbit. Obrona przed wszystkimi kulami ognia była praktycznie niemożliwa za pomocą zaledwie 7 ostrze. Muszę doznać obrażeń. Grito sądził i wyrzucił trzy rzutki z zapasa. Pepepeng. W miejscu, w którym stał grid, rozprzestrzeniła się mgła. Następnie trzydzieści kul uderzyło w mgłę i eksplodowało zgodnie. Kwang. Twój. Peak Pit który wymachiwał kilowem w kącie. Nie, P upadł. To dlatego, że Loch strząsnął potężnym wybuchem. P odwrócił się w kierunku grida, a wyraz jego twarzy stwardniał. Mgła rozwiała się i odsłoniła punkt wybuchu. Siatki w ogóle nie było widać. To niemożliwe. Czy po tym ataku zmienił się w szare światło? To nie może być. P był sfrustrowany. Helgał był zachwycony i śniósł jak szalony. Uha, ha, ha, ha! Ten karaluch, jak człowiek, został w końcu obrócony w popiół. Ludzkie ciało było słabe i nie mogło pozostać nietknięte po zbombardowaniu 30 kulami piekielnego ognia. Grid był uzbrojony w doskonałą zbroję i otrzymał ochronę w postaci złotych ostrze, ale był limit. Helga był przekonany, że Grid umarł. Jednakże, co? Roześmiany Helga nagle obejrzał się za siebie. Środek lochu. Helga był jedynym, który stał tam po tym, jak Grit stał się popiołem. Szermierz pakmy. Grid rozpiął zamek swojego bluzyska, który mi powoli się pojawił. Niedawiści mordercze zamiary wobec Helga, jednego z 33 wielkich demonów piekła, krążyły wokół niebieskiego wielkiego miecza. Zabić. Pło. Na fałszywym ciele Helga została wyrzeźbiona duża rana. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 167. Rozdział 167. Dokładnie 24 sekundy temu. Cholerny. Grit zesztywniał, gdy zobaczył, jak Helga otworzy w jednej chwili dziesiątki czarnych kul. Czy zdoła wytrzymać ogromne bombardowanie kulami, które zadały od 3700 do 4200 obrażeń każda? 29? 30? Chyba nie zamierza rzucić ich wszystkich na raz? Płomieniem wystrzelone przez Helga O były szybkie i wybuchowe. Jeśli jednocześnie wystrzelono 30 kul, Grit nie mógł ich całkowicie obronić lub uniknąć. W najgorszym przypadku będę musiał polegać na mojej niezwyciężonej bierności. Pomyślał realistycznie i zmienił zdanie na temat skoncentrowania się na obronie. Słyszałem, że kryzys to szansa. Pepepepepepeng. Grit skoncentrował się na 30 kulach ognia. Zobaczył twarz, która była mieszanką potwora i męskiej ludzkiej twarzy. Gruby uśmiech można było zobaczyć na dziwacznej twarzy Helgao poza płomieniami. Ten potwór będzie nieostrożny, bo jest pewien, że wygrał. Grid, przeszedł niezliczone bitwy i był świadomy momentu największej słabości. Postanowił odważnie zmierzyć się z Helgao, zamiast nieśmiało reagować na obecny kryzys. Jeśli założę, że nie mogę polegać na niezwyciężonej bierności, mądrzej będzie walczyć, niż bronić. To była szansa na wyjście z kryzysu. W czasach, gdy był na niskim poziomie, zmierzył się z rycerzem Laos Winston. W okresie jego średniego poziomu był to Malakus, i strażnik labiryntu. Potem była impreza Szeja, papież, przebudzony strażnik klasu neberius. Grid stawił czoła wszelkim rodzajom wrogów, więc jego oczy się wyostrzyły. Muszę doznać obrażeń. Pe -pe pęk. Dobrze, jeśli generowała się zwykła mgła lub trująca mgła? Nie tak dobrze, jeśli była to eksplozja. Wizja Helgała musiała zostać zablokowana. Dlatego modlił się podczas rzucania lata Kenena i pojawiła się mgła. To jest dobre. Grid uśmiechnął się z satysfakcją i rozkazał pawranium. Chroni mnie tak bardzo, jak to możliwe. Na jego rozkaz poruszyło się siedem złotych ostrze. Bronili się, gdy 30 czarnych kół ognia przeniknęło przez mgły. Kwa, 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 kwa. Złote ostrza wykazywały doskonałą mobilność, ale nie można było obronić się przed wszystkimi trzydzieści kulami ognia. Niektóre kule ognia przebiły się przez barierę ostrzy i uderzyły w grid. Kwa 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 kwa. Poniosłeś 3870 obrażeń. Poniosłeś 3920 obrażeń. Zostałeś uderzony śmiertelnym ciosem. Poniosłeś osiem obrażeń. Twój. Użył boskiej tarczy, aby zminimalizować obrażenia, ale obszary, które można było osłonić, były ograniczone, a jego zdrowie gwałtownie spadło. Łyknij i łyk. Grid pospiesznie wypił miksturę i której założył bluzę z kapturem. Suuk. Blue zachodek zip doskonale odwzorowywała unikalną funkcję peleryny niewidki wykonanej przez legendarnego krewca Krugera. Gdy wybuchy następowały szybko po sobie, ciało grida stało się całkowicie niewidoczne. I ha haha, ten karaluch jak człowiek został w końcu obrócony w popiół. Grid wyposażył idealny sztylet i wykorzystał szybkie ruchy, aby szybko pobiec w kierunku Helga. Osłabiona zdolność wykrywania Helga była zupełnie inna niż wtedy, gdy pojawił się po raz pierwszy. Zostałeś wykryty przez Helga, mistrza piekielnego ognia. Ukrycie zostało wyłączone. Co? Helga wykrył grid, gdy odległość zmniejszyła się do 3 metrów, a ukrycie zostało zwolnione. Szermierz Pagma. Grit już wezwał Czerwoną Błyskawicę, by otoczyć porażkę. Użył szałkowala i uderzył w serce piekielnego gał swoją najsilniejszą umiejętnością. Zabić. Pło. Krytyczny. Zadałeś celowi 538 tysięcy obrażeń. Czerwona Błyskawica. Blatt, sraga i plus 9 fajnuren wykazał zdecydowanie dominujące obrażenia. Wskaźnik zdrowia Helgo, który stracił 30. swojego zdrowia, spadł teraz do połowy. Ale Grid był rozczarowany. Był rozczarowany, ponieważ ani umiejętność 5 połączonych ataków, dołączona do świętych rękawic światła, lub porażka nie została aktywowana. Gdyby oba zostały aktywowane i było dziesięć uderzeń, mógłbym go zabić. Szkoda, ale to już minęło. Gridowi udało się zbliżyć do Helga, więc zlekceważył swoje rozczarowanie. Kaszel, ty draniu. Helga odoznał szkód, których nie można było już przeoczyć. Jego twarz zesztywniała, gdy wyczuł niebezpieczeństwo. Chwaku. Grid przekręcił porażkę, która znajdowała się w klatce piersiowej Helga i ogłosił, teraz twoja kolej. Gdy bitwa trwała, czas odnowienia wszystkich jego umiejętności z wyjątkiem Transcendent Link dobiegł końca. Po prostu użył kill, ale nadal miał Link. Szermierz Pagma, Link. Świergotek. Pipi, pipi, pipi Grid umiejętnie wykorzystał Pagma S. Sportsmanship i pojawiły się dziesiątki ostrzy energetycznych. Poziom umiejętności Pagma S. Sportsmanship, Link wzrósł. Twoje obrażenia wzrosną. Liczba trafionych cel wzrośnie 5 razy. Łączy pos. 3. Olśniewający taniec miecza, który jest jak skrzydła motyla. Zadaje 1,100% twojej siły ataku jednemu celowi. Warunki użycia umiejętności, posiadaj broń typu miecz. Koszt man umiejętności 500. Czas odnowienia umiejętności. 100 sekund. Minęło 5 miesięcy, odkąd zabił papieża. Potem setki razy użył linka i poziom w końcu się podniósł. Grid uśmiechnął się radośnie, a twarz Helga wykrzywiła się okropnie. Łak, zadałaś celowi 154 600 obrażeń. Helga został osłabiony dwa razy, ale 150 tysięcy obrażeń nie wystarczyło, by go zabić. Helga odzyskał równowagę i rozpalił płomienie po całym miejscu w grid. Gdzie celujesz? Grid zbliżył się jak najbliżej do Helga. Użył Pagma z Fordsman'schip, aby zgasić płomienie. Następnie użył powściągliwości i sprawił, że Helgao nie mógł nic zrobić przez 3 sekundy. Patrząc wstecz, połączenie Transcendent Link było możliwe dopiero po osiągnięciu przez Link 2 poziomu. W tym momencie mózg gridek gwałtownie zawirował. Podszedł do Helgao, który wycofywał się z powściągliwości i uruchomił dwie umiejętności po kolei. Teraz, gdy Link jest na poziomie 3, czy można połączyć go z innymi technikami? Spróbowałby. Po pierwsze, była to próba połączenia z najbardziej oczekiwanym kill. Jeśli to nie zadziała, spróbuję z wawe. Szermierz Pagma. Grid zaczął tańczyć, a zabójcze zamiary ponownie zebrały się na końcu wielkiego miecza. W międzyczasie Helga uciekła spod wpływu powściągliwości i wezwał płomień w lewej ręce i gorący wiatr w prawej ręce, po czym połączyło siły. siłę. To technika, której nie mogę znieść ponownie. Helga wyprowadziła tak w linii prostej. Kwa, kwa kwa kwa. Ziemia spłonęła, a Wir płomień uderzył w grid. Potem taniec grida się skończył. Zabi, Link. Jeśli te umiejętności nie zostaną połączone, obecne zdrowie grida spadnie, a jego niezwyciężona umiejętność bierna zostanie aktywowana. Proszę, to było mniej niż sekundę. Grit miał nadzieję, że połączenie Kilent Link zakończy się sukcesem, a Helgao miał nadzieję, że Grit umrze. I. Trwa jak. Awaria sieci zderzyła się z wirem płomieni. Płomienie zostały pochłonięte przez porażkę, podczas gdy światło wokół wielkiego miecza stało się bardziej intensywne niż wcześniej. Ja to zrobiłem. Grit był zachwycony. Udało się. Nowa fuzja umiejętności się powiodła. Utworzona umiejętność fuzji połączonej zabójstwo. Twoja inteligencja wzrosła o 10 dzięki udanej fuzji nowej umiejętności. Powiązane z zabójstwo. To taniec miecza, który łączy nienawiść z rośniewającym skrzydeł. Ze względu na wagę zabójstwa, olśniewający styl jest zmniejszony, ale siła zabicia jest przypłaczająca. Co najmniej 3 do 7 ciosów zostanie wygenerowanych losowo, które zadają 1500% obrażeń na trafienie, obecne obrażenia zabójstwa minus 300%. Ta umiejętność nie dzieli czasu odnowienia skill and link. Zwróć uwagę, że twoja wytrzymałość wyczerpie się, jeśli wykonasz 7 ciosów. Zużycie manę umiejętności. 90% maksymalnej many. Czas odnowienia umiejętności. 1 godzina. To była umiejętność, w której moc kill została osłabiona. Być może nie było to w porównaniu z wywołaniem pięć połączonych ataków za pomocą kill, ale dużą zaletą było to, że zawsze gwarantowane były trzy uderzenia, podczas gdy nie było pewności, że zostanie wywołanych pięć połączonych ataków. Dugłen. Dugłan. Serce Grid biło dziko z radości. Pierwsze połączone zabójstwo zmiażdżyło moc ognistego trąby powietrznej. Jejong. Wciąż ma jeszcze tyle mocy. Obecny Grid został wyraźnie kontuzjowany. Niemniej jednak wyprowadzał potężne ataki z rzędu, więc Helga był zmuszony czuć się zdezorientowany. Czy on jest człowiekiem? Wytrwała witalność. Rzeczywiście był podobny do Mullera. Helgao został zmuszony do uznania Grida, że niebieski wielki miecz przebił się przez pozostałości płomieni. Poniosłaś 215 tysięcy obrażeń. Drugi cios. Poniosłaś 219 tysięcy 800 obrażeń. Trzeci cios. Poniosłaś 214 tysięcy 600 obrażeń. Czwarty cios. Poniosłaś 220 tysięcy 100 obrażeń. Piąty cios. Poniosłaś 218 tysięcy 700 obrażeń. Szósty cios. Poniosłaś 219 tysięcy 200 obrażeń. Koniec? Nie. Czy to była jak chińska restauracja oferująca dobrą obsługę, kiedy właśnie została otwarta? Nawet gdyby zamówił jedną miskę Jang drugą miskę dawali za darmo jako usługę. Grito otrzymał wiele usług za swój sukces w nowej fuzji umiejętności. Efekt opcji niepowodzenia jest aktywowany, powodując wygenerowanie umiejętności pięć połączonych ataków. Okno powiadomienia stale pojawiało się, gdy atak Grida uderzył w Helga. Zadałeś celowi tysięcy 300 obrażeń. Efekt opcji niepowodzenia jest aktywowany, powodując wygenerowanie umiejętności pięć połączonych ataków. Krytyczny. Zadałeś celowi 2239 obrażeń. Helga nie mógł nawet krzyczeć. Czarne płomienie wokół niego zmieniło się w Yadeid, a następnie zgasły. Użyto najsilniejszej umiejętności i aktywowano opcję najsilniejszego przedmiotu, co oznaczało, że Grid w jednej chwili doprowadził Helga o do śmierci. Po raz kolejny powiedział klęczącemu Helga: Jestem w tej samej klasie co Muller. Pisika. Helga po raz pierwszy skinął głową, przyznaje. Widział i czuł, jak ten człowiek o imieniu Grid rośnie w walce. W końcu pójdzie drogą Mullera. Zgubiłem. Na razie odłożę swój cel, jakim jest spożywanie dusz ludzi, aby zwiększyć swoją siłę. Helga przyznał się do porażki. Ciało demonki zostało zniszczone i zamieniło się w mgły. W tym samym czasie. Pepęk. Peppeng. Pe -pe Dwa ogniste kamienie, które nie zostały jeszcze wydobyte, eksplodowały po zniknięciu Helgao. Te kamienie ognia. Rexford spadł w panikę, ponieważ był tak zajęty oglądaniem bitwy, że nie zapomniał o wydobyciu. Grit patrzył w okienka, powiadomił i go nie widział. Pokonałeś Helga, pana piekielnego ognia, który porywa ludzkie dusze. Jajo Memphis zostało zdobyte. 118 411 132 doświadczenia zostało zdobyte. Twój poziom wzrósł. 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 Twój, Twój, Twój poziom ma. Zdobył od razu 11 poziomów. Teraz Grid był na poziomie 253. Był to poziom porównywalny do 300 najlepszych graczy, ale nadal był najniższy wśród Gildii i Sedakach. Co więcej, nagroda była dziwnym przedmiotem. W końcu wydobyto tylko dwa kamienie ognia. To duże szkody. Helga był najpotężniejszym bossem, jakiego kiedykolwiek spotkał. Grid nie otrzymał wystarczających nagród za wysiłek, który włożył i rozczarowany opadł na ziemię. Jego wytrzymałość była wyczerpana i trudno było nawet podnieść jeden palec. PAXFOR podbiegł do niego: Czy wszystko w porządku? Czy wszystko w porządku? Grid zmarszczył brwi i spojrzał na PAX co zrobisz? Jeśli nie będzie mi dobrze, dasz mi kamień ognia, który wydobyłeś? Oczywiście. P. z przekonaniem odpowiedział i wyciągnął zdobyty kamień ognia. Dam ci to. Wartość kamieni ognistych była tak wysoka, że trudno było jej wycenić. Ale życie i ranking P. uratował Grid, więc to był jego sposób na okazanie wdzięczności. Potrzebuję jeszcze jednego. Grid burknął, chwytając kamień ognia. Ech. Związałem Helga na 10 minut, więc jak zdobyłaś w tym czasie tylko jeden kamień ognia? Być może twój poziom nie jest wystarczająco dobry. To dość żałosne. P. znalazł się na 16. Miejscu w ujednoliconych rankingach Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić Przepracowany Rozdział 168 Rozdział 168 Rzeczywistość i satysfakcja Szczytowy miecz 16 miejsca zbudował udane życie w obu światach Jest ktoś, kto mnie tak traktuje Grid, jesteś pierwszym człowiekiem, odkąd poszedłem do wojska 17 lat temu P. Aksford nie mógł przystosować się do traktowania go przez Grida Ale nie czuł się źle był zachwycony narkotykiem zwanym patriotyzmem, a Grid wydawał się piękny, bez względu na to, jak się zachowywał, czy były jakieś dobre przedmioty? Zupełnie nie. Grid wyciągnął jajko. To jedyna rzecz, która spadła. Nie dostałem nawet jednego srebra. Fasola? To jajko. Co? To jajko? Beaxford był zaskoczony. Rozmiar był dwa razy mniejszy niż jajko przepiórcze i wyglądał bardziej jak fasola lub mały koralik. Grid podzielił się szczegółami dotyczącymi jaja Memphis. Jajko Memphisa. Jajko Memphisa. Waga. Jeden. Szczytowy miecz zmarszczył brwi. Ha, to naprawdę jajko? Jeśli tak, czy to jest jajko dla zwierząt domowych? Helga, mistrz ognia piekielnego, był potężnym przeciwnikiem. Przedmiot, który upuścił, nie mógł być zwyczajny. Rexford nie wątpił, że wykluje się potwór o imieniu Memphis. Ale Grit myślał inaczej. Czy wiesz, co to jest Memphis? Nie? Po raz pierwszy o tym słyszę. Wyglądać. Nie da się pojąć, jaki to rodzaj zwierzaka. Zwierzaki Satis wydały swoim właścicielom różne efekty. W rzadkich przypadkach zdarzyły się zwierzaki, które zwiększały ilość doświadczenia lub częstotliwość wypadania przedmiotów, więc zainteresowanie użytkowników zwierzakami było bardzo duże. Korea Południowa wyemitowała kilka programów dotyczących zwierząt domowych Satisfy, więc Grid znał podstawowe informacje o zwierzętach domowych. Jednak imię Memphis było nieznane. Nawet więcej. Jeśli to jest zwierzak, w opisie przedmiotu powinna znajdować się metoda wylęgu. Grid miał rację. Wszystkie zwierzęta miały krótkie wyjaśnienie metody wylęgu. Jednak Jaj Memphis nie opisało, jakie wykluć. Miał raczej krótki opis jajka Memphis. Nawet jeśli masz rację, że to zwierzę domowe, nie ma sensu, jeśli nie wiem, jak go wykluć. Peaks zgodził się, zgadza się. Nawet jeśli ta fasola jest jajkiem, wygląda na to, że nigdy nie zobaczysz, co jest w środku. Grid zmarszczył brwi i włożył jajem fisę z powrotem do swojego ekwipunku. Poproszę członków gildy o zbadanie tożsamości jaja. Skorzystam również z mojej sieci, aby się dowiedzieć. Dziękuję ci. Grit nie miał żadnych oczekiwań. To jajko było bardziej prawdopodobne jako składnik do gotowania niż zwierzę domowe. Biorąc pod uwagę, że Helga jest tak silnym facetem. Zjedzenie go może być podobne do eliksiru, który na stałe podnosi moje statystyki. Dla zwykłych użytkowników eliksiry na stałe podnoszące statystyki były bardzo rzadkie. Ale w przypadku użytkowników klasy produkcyjnej, takich jak Grid, nie odczuwali ogromnej potrzeby eliksirów, ponieważ produkcja przedmiotów podniosła ich statystyki. To przeklęte piekielne GAO. Powinien był upuścić sprzęt zamiast tego. Czy papież nie upuścił trzech legendarnych przedmiotów, mimo że był znacznie słabszy od Helgao? Grit miał nadzieję, że Helga upuści legendarne przedmioty. Ale rzeczywistość była najgorsza, więc poczuł się przygnębiony. Nie wiem dokładnie, co to za przedmiot, więc nie mogę go sprzedać. Kiedy leżał na podłodze i patrzył w sufit, P. wyciągnął rękę. Wstawać. Zapraszam cię do mojego zamku. Można tam zjeść pyszne jedzenie i odpocząć. Grit zapytał go, dlaczego zachowujesz się wobec mnie tak przychylnie? Masz nadzieję na coś? Nie skłamałem na temat przedmiotu upuszczonego przez Helga. Nie mogę ci nic dać. Nic nie chcę. Czy nie uratowałeś mi życia? Jestem za to po prostu wdzięczny. Ale czy w rezultacie nie ukradłem zdobyczy twojej gildii? Musisz być zły. Po pierwsze, była to bitwa, której nie moglibyśmy odnieść z naszą siłą. Więc nie czuję, że został odebrany. To prawda, że wszedłeś na teren kontrolowany przez naszą gildię, ale czy nie jesteś Koreańczykiem? Jestem szczęśliwy i wdzięczny, że odkryłem, że pierwszą legendarną klasą jest Koreańczyk. Widzę. Grit uśmiechnął się i chwycił dłoń Paxforda. W tym momencie Exford zrobił chłodny wyraz twarzy. Sieć się zatrzymała. Czy naprawdę miał ukryte motywy? Krzyknął szczytowy miecz. Wyloguj. Co ty mówisz? Atakuje gildia Sekura. Punkt zmartwychwstania członków srebrnych rycerzy znajdował się w zamku Cork. Dlatego członkowie Gildii zgładzeni przez Helga w w zamku Cork. Rexford kazał im tam czekać i nie wracać. Ale czy ktoś był okrytem? Gildia odkryła, że Gildia Sakura jakoś znała sytuację i przybyła tutaj, gdzie tylko minimum żołnierzy strzegło wejścia. Dotarli już na drugie piętro. Ci faceci otrzymali informację, że rzucamy wyzwanie na jazdowi Helga o dzisiaj i czekaliśmy. Czym jest Gildia Sakura? To była moc w Satisfy, o której Grit nie miał pojęcia. Szczytowy miecz podał krótki opis. Są jedną z trzech Gildii reprezentujących Japonię. W przeciwieństwie do pozostałych dwóch Gildii są bardzo złośliwymi nacjonalistami. Nawet japońscy użytkownicy ich unikają. Mają urazy do twojej gildii i przybyli tu, żeby cię skrzywdzić, prawda? Tak. Paxford skinął głową i położył dłoń na mieczu u pasa. Przyjął postawę bojową i oświadczył: Najpierw się wyloguj. A ty? Nigdy nie ucieknę od takich facetów. Nadchodzą członkowie gildii, więc poczekam do tego czasu. Praxford potępił gildię Sakura jako nacjonalistów, ale wydawał się też dość nacjonalistyczny. Jestem zmęczony. Grid próbował się wylogować. Ale pozostałości magicznej mocy wielkiego demona Helga są rozproszone w atmosferze. Z powodu tego zakłócenia nie można się wylogować. Główno. Ten cholerny potwór pieprzył się z nim nawet po śmierci. Po kręgosłupie Glida przeszedł dreszcz. Jego wytrzymałość została wyczerpana po linkietki i odzyskano tylko 60 punktów. Z 60 wytrzymałością nie mógł walczyć nawet przez minutę. To był ogromny kryzys, ponieważ wytrzymałość była pojęciem innym niż zdrowie. Moja niezwyciężona umiejętność bierna może się aktywować, ale jeśli moja wytrzymałość wynosi zero, nie mogę ruszyć ani jednym palcem i w końcu umrę. Nie istniały mikstury przywracającej wytrzymałość. Do przywrócenia wytrzymałości potrzebny był tylko odpoczynek, ale to było powolne. Szybkość można nieco zwiększyć, jedząc. Innymi słowy, to było złe. Grid prawie nigdy nie odczuwał ograniczeń wytrzymałości dzięki jego niezwykle wysokiej statystyce wytrwałości, przez co ten kryzys był dla Grit nieznany. Pospiesznie wepchnął do ust suszoną wąwinę, gdy zapytał: Jaka jest moc gildii i Sakura? Jaki jest poziom ich najsilniejszych użytkowników? Ile minut możesz wytrzymać sam? Kiedy przybędą członkowie Twojej gildii? Beaxford napotkał niezliczone kryzysy podczas gry w Satisfy. Był w stanie wyjaśnić spokojnie, w przeciwieństwie do wzburzonego Grid. Gildia Sakury liczy 180 osób. Ich mistrz Joshi zajmuje 2, miejscem w rankingu Łuczników i 98. W rankingu ujednoliconym. Oprócz niego w pierwszej trzysta jest jeszcze ośmiu graczy. Czy to nie straszne? Wyraz twarzy Grida zesztywniał. Paxford dokonał ponurej przepowiedni. Członkowie gildii potrzebują o piętnaście minut, aby się tu dostać, a czas, który mogę wytrzymać sam. Jeśli jestem hojny, to siedem minut. Kwa dług. P. skończył swoje wyjaśnienia i krzyknął do Grida: Nie myśl o pomaganiu. To sprawa, która nie ma z tobą nic wspólnego. Śmiały i wyloguj się. Nie mogę się wylogować. Pierwotnie w pokojach rajdowych wylogowania się było niemożliwe. Ale to było tylko wtedy, gdy szef był obecny. Było kilka przypadków, w których użytkownik nie mógł się wylogować po śmierci szefa, więc Paxford został źle zrozumiany. Siatka, chcesz mi pomóc? Bo ja też jestem Koreańczykiem. Kiedy nie jesteś w idealnym stanie? Hach, jesteś prawdziwym Koreańczykiem. Nie, nie gadaj takich bzdur. Jakie bzdury mówisz, kiedy naprawdę nie mogę się wylogować? Nie mogę się wylogować. Naprawdę nie mogę. W tym momencie ze schodów zeszła gilia Secura. Paxford przełknął ślinę i najdalej, bym bzdury. Chciałbym zachęcić cię do wylogowania się. Nie martw się. Wylogowanie się przy wrogach nie jest wstydem. Czemu? Ach, to naprawdę jest do dupy. Grit nie wiedział, człowiekiem, którego P.Exford podziwiał od dzieciństwa, był admirał Y. Sunshin. Jak śmieszcie. dziś zamienię cię w rzekę krwi. Ba, szczytowy miecz. To ty przelejesz dziś krew na tej ziemi, nie my. Odpłaca ci za odebranie nam takie schimy. Spośród członków gildii i Sakura wyłonił się mały człowieczek i krzyknął. Był to Yoshimura, najlepszy najlepszy po po Schuzeń 98. W ujednoliconych rankingach. To jak dramat. Grid był w stanie jednym spojrzeniem uchwycić atmosferę dwojga ludzi: Gildia Srebrnych Rycerzy i Gildia Sakura. Było jasne, że dwoje ludzi cieszyło się wojną koreańsko-japońską w bardziej niż ktokolwiek inny. Joshimura oświadczył, skoro żyjesz, myślę, że odniosłaś sukces w najeździe na Helgao. Ty nie znam Pota, który otrzymałeś, ale ta radość jest krótkotrwała. Zabiorę wszystko, co uzyskałeś. Wrzasnął szczytowy miecz. Spróbuj. A to jest wyspa Cork, więc przestań nazywać ją takie schima. Ba, nadal nie możesz pojąć sytuacji. Joshimura uśmiechnął się chytrze, jak ktoś z japońskiego dramatu historycznego. Wskazywał palce pokryte modelami, gdy rozkazywał swoim ludziom. Zabij tego cholernego Koreańczyka. TL, słowo, którego używają z Himura, jest w rzeczywistości bardziej podobne do osoby Joseon. przy czym Joseon było w przeszłości nazwą koreańskiego królestwa. Zasadniczo oznacza to koreańczyka, ale po raz pierwszy zostało użyte przez Japończyków podczas japońskiego okresu kolonialnego Japonii. Nie do końca obraźliwe, ale jest to termin używany tylko przez Japończyków, a koreańczycy nie lubią go ze względu na kontekst. Nawias zamykający. Och, kilka miesięcy temu, w czasie konkursu nad Wyspą Sork, szczytowy miecz spowodował straszną agonię w gildii Sakury. To dzięki Prexford stracili Turkisland, a wielu członków Gildii zginęło i straciło doświadczenie. Była to doskonała okazja, by spłacić urazę z tamtych czasów. Praxford był sam, więc ich morale poszybowało w górę. Praxford wyciągnął miecz z pochwy. Wyciągnij miecz, unicestwić. Rozbłysło wiele świateł. Osiem rycerzy z gildii Sakura, którzy biegli na froncie, zwymiotowało i upadło. Twoje umiejętności nie zardzewiały. To była godność 16 rangi, która sprawiła, że rycerze na 150 poziomie po jednym ciosie wpadli w stan krytyczny. Jos Himura naprawdę to podziwiał, ale w jego wyrazie twarzy nie było najmniejszego napięcia. Tylko 8 ze 180 członków gildii zostało rannych, więc sytuacja się nie zmieniła. Z drugiej strony Gryt nie widział umiejętności Szermierki i był zdumiony. Potem usłyszał dziwny głos, głodny. Chcę jeść. Wielokropek. Był to głos młodego chłopca lub dziewczynki. To nie była halucynacja. Skąd wziął się ten głos, pełen silnej chciwości? Następnie przed Grytem błysnęło okno powiadomienia. Memphis, pierwsza demoniczna bestia z piekła, wykluła się z powodu swojej chciwości ludzkich dusz. Jesteś pierwszym użytkownikiem Satisfy, który został panem demonicznej bestii z piekła. Tytuł człowiek, który dotknął piekła został nabyty. Zdrowie wzrosło o 3000 punktów. Statystyka demonicznej mocy została otwarta. Co? He? Grid wydał zdziwiony dźwięk w okienku powiadomień, a Joshimura był zaskoczony, słysząc to. C co? Ten facet? W tym momencie wszyscy jego zwolennicy, z wyjątkiem niego, zmagali się z mieczem szczytowym dziesięć metrów przed nim. Joshimura był zdenerwowany, gdy nagle usłyszał w pobliżu czyjś głos. Potem wzdrygnął się. Długi ogon nagle wysunął się z pustej przestrzeni. Był ogromne otwarte usta. Ca cześć! Joschimura odruchowo próbował strzelić z łuku, ale było już za późno. Jego ciało zostało połknięte przez te ogromne usta. Straciłeś część swojej duszy na rzecz Memphis. Prawdopodobne jest, że będziesz mieć wpływ na warunki statusu. Nastąpi 50% spadek twoich głównych statystyk przez 3 sekundy. Suk, Josh został wypluty po połknięciu i zobaczył wizerunek kota. Był to typowy kot perski. Był jednak czarny, miał mały róg na czole i małe diabelskie skrzydła na grzbiecie. Kot polizał łapy i mrugnął. Witaj, mówił kot z rogami i skrzydłami. Szczególnie atrakcyjny był kolor jego futra. Cała była czarna, z wyjątkiem czterech łap białych jak śnieg. Kakawai. Joschimura był miłośnikiem kotów, więc nie mógł powstrzymać uczucia podekscytowania. Chciał urzeczywistnić tego kota i wychować go w domu. Wtedy kot ujawnił swoje kły. Pyszne. Pety? Twarz Joshimury pobladła. Było to spowodowane pojawieniem się osoby ze kotem. Jeszcze jakiś czas temu nikogo tam nie było, ale wyglądał, jakby zawsze istniał i naturalnie dźgnął czarnym wielkim mieczem. Keok. To była tak z zaskoczenia. Zwinność Joshimury została zmniejszona o 50%, więc poruszał się wolno, podczas gdy jego przeciwnik był zbyt szybki. Joshimura stracił dwie trzecie zdrowia po jednym uderzeniu i popadł w zakłopotanie. Gospodarz Gildia Sakura zauważyła kryzys swojego pana i po w czasie przeniosła wzrok. Mogli to zobaczyć. Latający demon kota. Potem czarnowłosy mężczyzna w czerwonej zbroi złotym ogonie ścinał ich mistrza Gildii. Te to jest śmieszne. Czy tak łatwo było zabić kogoś, kto zajmował 98. Miejscem w ujednoliconych rankingach. Trudno było po prostu stawić czoła szczytowi mieczowi. Jak mogli sobie poradzić z tym potworem? Gildia Sakura straciła siłę woli i wycofała się. Gritty Praxford nie ścigali ich. Tymczasem kot z powiększonym brzuchem chodził po grydzie i radował się. Mój mistrz jest zabójcą, mój mistrz jest zabójcą zabójcą Kot, który niewinnie śpiewał tę niesamowitą piosenkę, był pierwszą demoniczną bestią z piekła, Memphis. Był to najgorszy zwierzak, który ukradł niektóre statystyki duszą, które zjadł i tymczasowo oddał je swojemu panu. Grit napotkał nieznane okno powiadomienia po zabiciu Joshimury. Twoja demoniczna moc wzrosła o jeden. Demoniczna moc. Możesz komunikować się z demonicznymi bestiami. Im wyższa liczba, tym większe prawdopodobieństwo, że wejdziesz do piekła. Punkty statystyk nie mogą być przypisane do tej statystyki. Chcę iść do nieba. Słowo piekło nie było zbyt dobre. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne, przecinek, daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 169. Rozdział 169. Piekło? Nigdy nie chciał tam iść. Tu w piekle nie będzie więcej takich facetów jak Helgeo? Demony były zbyt silne. Nie chciał też ponownie z nimi walczyć, ponieważ upuszczone przedmioty były zbyt złe. Nie, to było nieporozumienie, że upuszczone przedmioty były złe. Grit obserwował uśmiechniętego Memphisa, który lizał swoje futro czerwonym językiem. Upadł niesamowity zwierzak. Helga był najpotężniejszym bossem, z jakim miałem do czynienia. Mogłem zdobyć tylko dwa ogniste kamienie, ale w zamian ze jest na niego udało mi się zdobyć ogromny skarb. Memphis, najpotężniejszy gatunek spośród tysięcy demonicznych bestii zamieszkujących Piekło. Jako osoba dorosła, ich zdolności bojowe przewyższają wyższych rangą demonów, więc są ulubieńcami 33 wielkich demonów. Ale są gatunkiem zagrożonym wyginięciem z powodu braku zdolności rozrodczych. Ich naturalnym środowiskiem jest Piekło. Udało mi się zdobyć tak cennego zwierzaka i zignorowałem go. Grid skarcił się i wywołał okno statusu swojego zwierzaka. Nazwa? Nie ustawiono. Poziom? 1-0-2-0-0. 0 1 0, 0. Zdrowie? 5000-5000. Siła ataku fizycznego? 60 siła ataku magicznego. 30. Obrona? 50 odporność na magię. 80. Atrybut? Ciemny. Status? Narcystyczny. Zaraz po urodzeniu zjadłem ludzką duszę własnymi siłami. Jestem najlepszą demoniczną bestią piekła. Nyang. Nawias zamykający. Aktualna lista umiejętności. Fluidyzacja. Zaatakowane ciało może stać się płynne jak szlam, aby zminimalizować uszkodzenia. Jednak obrażenia zadawane przez magię niektórych atrybutów mogą być jeszcze większe. Pochłanianie duszy. POS. 1. Posiada możliwość odebrania połowy najwyższych statystyk celu i przeniesienia ich do swojego mistrza. Czas odnowienia umiejętności Twoja własna decyzja. Skradch POS. 1. Twoje łapy zaatakują i zatrują cel. Czas odnowienia umiejętności kiedy tylko chcesz. Zrobił 0 punktów doświadczenia po pokonaniu ją więc czy niemożliwe jest zdobycie doświadczenia od Peka? W każdym razie jego umiejętności na poziomie 1 są świetne. Umiejętność o nazwie Soingest to kompletne oszustwo. Fakt, że czas odnowienia umiejętności zależał od Memphisa, był dość denerwujący, ale robił to krok po kroku. Grid zaśmiał się z radości. Mistrzu, lubisz mnie? Mank. Memphis był świetny. Grid zrobił miły wyraz twarzy, gdy spojrzał na kota. Sehe lubi takie urocze rzeczy. Martwię się, bo poza nauką nie ma innego hobby. Mam kupić jej kapsułkę? Oczy Memphis w kształcie. Nawet Grid wyglądał słodko i słodko. Pomyślał o kupieniu swojej młodszej siostrze kapsułki, bo chciał jej pokazać Memphis. Grid szybko skinął głową. Tak, lubię cię. Oczywiście, że tak. Jestem elegancka, piękna i potężna. Jestem najlepszą demoniczną bestią piekła. Miank. pisika. Duże i okrągłe oczy Memfisa zwęziły się. Potem powąchał i wypowiedział słowa, które wbiły się w serce Grida. Ale ja nie lubię mistrza. Ech, czemu? Jesteś brzydka. Nie lubię cię. Wielokropek. Spójrz dwa razy, nie mogę tego nie zobaczyć, Niank. Ostatnio Grid nie słyszał, że jest brzydki. Nabrał pewności siebie, więc nie było nikogo, kto zachorował lub próbował uciec, kiedy się do nich uśmiechał. Dlatego był szokowany, gdy usłyszał, że jest brzydki od kota. Wtedy Memphis próbował go pocieszyć. Nie martw się. Nie opuszczę cię, bo jesteś brzydka. Możesz być brzydki. Mistrz po prostu musimy nie zabawiać. Wielokropek. Kot powinien szanować i służyć swojemu panu, a on prosił, aby jego pan go zabawiał. Ten przeklęty kot, czy on nie zna znaczenia słów mistrzu? Wyraz twarzy Grida wykrzywił się, podczas gdy Paxfort roześmiał się na ten widok. Wygląda jak kot, ale ma inną naturę niż kot. Czy nie będziesz się zmagał w przyszłości? Cóż, mogę tolerować pewne rzeczy, jeśli mam tego zwierzaka. Pierwszym sposobem na zbudowanie pokrewieństwa ze zwierzęciem było nazwanie go. Grid martwił się, jak powinien nazwać Memphis. Gdyby to był pies, a nie kot ze skrzydłami, nazwa pies byłaby idealna. Czy było jakieś imię, które mógłby nadać temu dumnemu kotu? Grid wymyślił odpowiednią nazwę. Niewolnik. Nyang Twoje imię to niewolnik. Kiak Padak, padak. Memphis zetrzepotał mocno skrzydłami wokół Gridaj i najeżył się. Zmysł nazywania mistrza jest dobani. Jak szlachetna bestia z piekła może być niewolnikiem. Mistrz jest szalony. Nyang Grid był zaskoczony, widząc, że Memphis nawet wysunął swoje pazury. Ten kot nie zna znaczenia słowa pan, ale zna znaczenia słowa niewolnik. Jeśli powinowactwo wejdzie w negatywy, zwierzę może uciec. Grit chciał zapobiec najgorszemu, więc szybko zmienił nazwę. Źle usłyszałeś. To nie jest niewolnik, to Noe, Noe. TL, Slawem w koreańskim wymawia się jak Noe. Nie, Memphis był zdezorientowany. Co znaczy Noe? Nang. Grit odpowiedział szorstko. Niewolnik jest niewolnikiem. Noe oznacza, że nie jesteś niewolnikiem. To właśnie to oznacza. Och, och, och. Dzikie oczy Memphisa znów zamieniły się w latarnię. Jako demoniczna bestia z piekła rodem, po urodzeniu miał dużo wiedzy, ale wciąż był tylko kociakiem. Czuł, że nie w słowach Grida było coś wspaniałego i fajnego. I wtedy. Dobry. Jestem Noe. Miank. Poczuł się lepiej i potarł policzki o Grid. Grid śmiał się z biednego małego faceta. Dobra. Potem masz na imię Noe. Czy chcesz ustawić nazwę Memphis na Noe? Tak. Imię Memphis zostało ustawione na Noe. Powinowactwo z Noe wzrosło o 5. Memphis podniósł łapę do nabrzmiałego brzucha i krzyknął. Ty jesteś mistrzem, a ja Noe. Prawidłowy. Grid zrobił poważny wyraz twarzy i uniósł kciung. Memphis. Nie, Noe był zadowolony. On śmiał się. Paxford zobaczył to im laskał językiem. Nadając to imię demonicznej bestii. Grit naprawdę nie był zwyczajną osobą. Następnie opuścili Lochy i skierowali się do zamku Cork. Och, powrót bohaterów. ściąła się o Schimura. Członkowie Gildii chwalili Grit i Paxford, którzy pokonali Helga Oisekura Guild. Próbowali zakwestionować Grit, ale zostali zatrzymani przez Paxford. Nie zarejestrował się w rankingach, więc prawdopodobnie nie chce, aby opinia publiczna wiedziała, że jest potomkiem Pacme. Paxford jako szef organizacji miał spory wgląd, więc nie wyjawił tożsamości Grida. Podkreślił, że odnieśli sukces w najeździe na Helga o z powodu słabości kamieni ognia. W ciągu nocy Grid cieszył się bankietem i zaprzyjaźnił się z PEXFORT i gildią srebrnych rycerzy. Niektórzy członkowie gildii wywołali awanturę po tym, jak się upili, ale na szczęście zakończyło się to bez niczego poważnego. Następnego dnia, wczesnym rankiem PEXFORT ostrożnie zapytał Grida, kto przygotowuje się do wyjazdu. Nie bierzesz udziału w ogólnopolskim konkursie w tym roku? Grid skinął głową. Obca kobieta wpisała moje nazwisko na listę uczestników, ale nie mam zamiaru brać udziału. Nie chcę ujawniać swojej tożsamości, a uczestnictwo nie ma zbytniej wartości. Tak, ale mam nadzieję, że zmienisz zdanie w przyszłym roku. Jako mężczyzna walka o honor swojego kraju nie jest złym doświadczeniem. Będę brał udział w przyszłym roku, więc połączmy się. Wtedy się nad tym zastanowię. Jako rezerwista jestem już w żmudnej sytuacji walki o bezpieczeństwo naszego kraju. Grid wyszedł na taras. Delektował się zapachem Soli na wietrze i powiedział o tym szczytowi miecza. Proszę daj mi znać, jeśli Helga zareaguje normalnie podczas następnego cyklu. Potrzebuję jeszcze jednego kamienia ognia. Rozumiem. Ale jak powiedziałem wczoraj, Helga o prawdopodobnie nie pojawi się przez jakiś czas. Prawdopodobnie zostanie zastąpiony przez innego wysokiej rangi demonki. Myślę, że będę musiał na to czekać. W takim razie idę teraz. Glid natychmiast wykorzystał fly. Potem odleciał z wyspy i zniknął na horyzoncie. Paxfort obserwował Grida i myślał: wielki miecz z oszukańczą siłą ataku, złote ostrza, peleryna niewidka, a teraz buty z dołączoną magią muchy. Niesamowita. W tej grze naprawdę chodzi o przedmioty. Szczerze mówiąc, był naprawdę zazdrosny. Chcę szybko zdobyć takie przedmioty. Wtedy głos Glida zabrzmiał w jego uszach. Jeśli masz prośbę o wyprodukowanie przedmiotu, proszę o kontakt. Dodam cię do harmonogramu. Oczywiście jest to usługa płatna. Och! Mógł poprosić legendarnego Kowala o wyprodukowanie przedmiotu. Szczytowy miecz zatrząsł się z radości. Dziękuję ci, Grid. Po podzieleniu się sekretami, dwoje ludzi szybko zbliżyło się do siebie. Krata. Toban czekał w kuźnik Hana, gdy Grid wrócił po sześciu dniach. Twarz Grida, która była szczęśliwa od czasu zdobycia nowego, zesztywniała, gdy tylko zobaczył Tobana. Dobra robota. Czy zdobyłaś kamienie ognia? Grid spojrzał na wyczekującą minę Tobana i wyciągnął dwa ogniste kamienie. Brakuje mi jednego. Kung. Toban już przewidział tę sytuację, odkąd Grid powiedział, wiesz we mnie. Nie mógł jednak oprzeć się rozczarowaniu, ponieważ okazało się to prawdą. Grid przeprosił sfrustrowanego tobana. Przykro mi, robiłem, co mogłem, ale Helga był zbyt silny. Nie można było skupić się na górnictwie. Toban spanikował. Dlaczego przepraszasz? Czy to jest coś, za co powinieneś przepraszać? Jestem po prostu wdzięczny, że spróbowałeś pomyśleć, że przeprosi. Siatka naprawdę się zmieniła. Czuł się jak zupełnie inna siatka w porównaniu z tą, którą poznał Toban po raz pierwszy. Ludzie mogą dojrzewać podczas gry. Każdy może stać się silny, jeśli awansuje. To było wszystko. System zdobywania kolejnych poziomów nie był przeznaczony do wewnętrznego rozwoju ludzi. Jak więc Grid może zmienić się w ten sposób? To pan myślał, że to cud. W ciągu ostatnich czterech miesięcy, Mantner zwiększył swoje statystyki w wytrzymałości i może teraz grać rolę czołgiste. Nawet jeśli nie mam tarczy ognia, jest szansa, że razem z nim uda nam się odnieść sukces w najeździe Feniksa. Więc nie martw się o to. W takim razie cieszę się. Zatrzymam te ogniste kamienie do produkcji i ognistej tarczy. Tak dziękuję. A tak przy okazji, dlaczegoś ignorowałeś szepty Ishuki? Ishuka? Grid był zdezorientowany. I Ishuka nigdy mnie nie szeptał. W dniu, w którym wyjechałaś na wyspę Cork, i wciąż ci szeptał, ale nie było odpowiedzi. Grid przejrzał swoje wspomnienia i skinął głową. Ach, tego dnia byłem zajęty lataniem i ignorowałem niektóre szepty. Mogło zawierać szepty i Ale dlaczego próbowała się ze mną skontaktować? Chciała zapytać o Twój adres domowy. Mój dom. Przyjechała do Korei Południowej i chciała Cię poznać. Hmm. Grid pomyślał o tym i był smutny, że przegapił okazję. Członkami gildii, którzy przybyli do Korei Południowej z powodu tego narodowego konkursu, byli i Swuka, więc była to szansa na poznanie ich wszystkich. Zdecydowanie chcę ich poznać. Jeśli nie spotkam ich tym razem, może nie dostanę kolejnej szansy? Czy nie pożałowałby któregoś dnia, gdyby przegapił szansę do oceniania fantastycznego ciała Ishuki, który zarobił setki milionów wygranych za zarobienie zdjęć przez kilka godzin? Gryt sprawdził godzinę. W rzeczywistości będzie to drugi dzień wydarzeń. W jakich wydarzeniach uczestniczy Ishuka? Przetwarzanie celu i oblężenie. I wygląda na to, że ostatni to poszukiwanie skarbów. Drugi dzień. To dzień z przetwarzaniem celu i oblężeniem. Ogólnopolski konkurs był wszędzie, kiedy włączał telewizor, więc Gryt nie mógł powstrzymać się od zapamiętywania harmonogramu. Może powinienem tam pojechać Pożegnał się z Tobanem i wylogował się Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić Przepracowany Rozdział 170 Rozdział 170 Pierwszy dzień ogólnopolskiego konkursu First Satisfy rozpoczął się od oczekiwań świata Tłum wiwatował, gdy trwał nalot na Bossa i przełom w labiryncie Nie było nic niezwykłego Mocnymi kandydatami do mistrzostw były Stany Zjednoczone, Kanada i Francja Trzy kraje otrzymały medale w szczególności dwa miejsca Zibal, trzy miejsca Chris i osiem miejsca Bondra był niezwykłe. Zibal brał udział w nalocie na boss'a. Odegrał idealną rolę obrońcy i spokojnie prowadził swoją drużynę, dzięki czemu Stany Zjednoczone były bardziej stabilne i szybsze podczas nelotu niż jakikolwiek inny kraj. Z drugiej strony Bondry uczestniczył w przełomie w Labiryncie, szybciej niż ktokolwiek inny pojął strukturę Labiryntu i wręczył medal swojemu krajowi, Francji. Ostatecznie Chris wziął udział w obu wydarzeniach. Jako lider największej gilii Kanadyjczyk miał doskonałe przywództwo i odniósł sukces w rajdzie bossów po Stanach Zjednoczonych. Przebił się też przez Labirynt. Opierając się na swojej przytłaczającej sile bojowej, był w stanie pokonać innych szeregowych i przebić się przez labirynt po Bondre. W rezultacie Stany Zjednoczone i Francja zdobyły po jednym złotym medalu. Kanada miała dwa srebrne medale. Kanadyjczycy byli sfrustrowani takimi wynikami. Gracze mogli uczestniczyć tylko w maksymalnie trzech turniejach, więc Kanada desperacko nie mogła zdobyć złotego medalu, mimo że Chris, najsilniejszy gracz Kanady, brał już udział w dwóch turniejach. Ostatecznie większość ludzi przewidywała, że o mistrzostwo generalne będą walczyć Stany Zjednoczone i Francja. Dzisiaj był drugi dzień. Ludzie zwracali uwagę na dwa kraje inne niż Stany Zjednoczone i Francja. Korea Południowa i Brazylia. Kim był najpiękniejsze kobiety na świecie? Gdyby zapytać kogoś, podałoby dwa imiona. Jura i Ishuka. Miliardy ludzi przewidziało swoją konkurencję w dzisiejszym dopasowaniu przetwarzania docelowego. Długi opis nie jest potrzebny. Ishuka jest doświadczonym łucznikiem, doświadczonym łucznikiem. Jest najlepszą łuczniczką Satisfy. Oczywiście wygra przetwarzanie docelowe. Myślę, że Jura wygra. Zdolność Jury do kontrolowania mocy magicznej zawsze była dobrze znana. Jej szybkość i dokładność rzucania magii nie mają sobie równych. Ma zdolność trafiania w cele. Co? Istnieje ograniczenie, że musi recytować zaklęcia, aby aktywować magię. Strzały są znacznie szybsze niż magia. Strzały i ischuki przebiją wszystkie cele, zanim zostanie rzucona magia. HM, nie wiesz. Nie zapominaj, że zasięg magii jest znacznie szerszy niż strzał. Podczas gdy strzała przebije kilka celów, magia Jury zniszczy dziesiątki celów. Jura utrzymała piąty ranking od czasu otwarcia setiswy. Jej słucha rozpoczęła Satisfy pół roku później niż inni, ale w ujednoliconych rankingach była na trzynaście. Miejscu. W dzisiejszym przetwarzaniu celów to oni wygrali złoto i srebro. Przepowiedziały to setki tysięcy widzów i setki milionów widzów na całym świecie. Jednak opinie ekspertów były różne. Nie można pominąć, że w konkursie krajowym bierze udział 17 krajów, o ile gracze z innych krajów nie są kłupi, skupią się na jurze i Ischuce. Niestety, mecz przetwarzania docelowego nie jest wystawą indywidualną. To konkurs par. Jedna osoba skupi się na radzeniu sobie z celami, podczas gdy druga musi chronić swojego kolegę z drużyny. Ale Korea i Brazylia to kraje słabe w satisfy, więc nie są w stanie chronić uryczy i Schuki. Niestety jest to bolesne, ale na pewno zostaną wykluczone. Zasady przetwarzania docelowego były proste. Grupa ESA wyznaczyła do konkursu krajowego 9 niezamieszkanych wysp. Dwóch przedstawicieli każdego kraju zostałoby umieszczonych na niezamieszkanej wyspie zwanej Tira. Każdy reprezentant musiał niszczyć małe cele o średnicy 5 cm, które poruszały się z prędkością 40 metrów na sekundę. Każdy cel dawał punkty, a sami gracze mogli zostać zaatakowani i wylogowani. Zniszczenie jednego celu dało jeden punkt, a wylogowanie innego użytkownika nie dało dodatkowych punktów. Wygra kraj, który jako pierwszy zdobył łącznie 150 punktów. Przed rozpoczęciem wydarzenia spojrzymy na mapę Tiry. Powierzchnia wynosi 67,21 km, jest nieco mniejsza niż u do, a w centrum wyspy znajdują się dwie góry o wysokości 589 m. Wyspa składa się z gęstych lasów. Są też obszary, w których pojawiają się potwory i głębokie klify, więc uczestnicy muszą być ostrożni. Czy jest punkt, w którym są cele? Nie. Na całej wyspie rozmieszczonych jest łącznie 1500 celów i nadal się poruszają. Cele są małe, szybkie i mają różne wzorce ruchu, więc bardzo trudno jest je zniszczyć, gdy wrogowie przeszkadzają. Słyszałem, że kolory celów są różne. Czy wszystkie punkty są równe, niezależnie od koloru? Zgadza się. Ale jest jeden wyjątek. To złoty cel. W przeciwieństwie do innych celów, zniszczenie złotego celu da graczowi 50 punktów. Dlatego w tym konkursie powinniśmy zwrócić uwagę na złoty cel. To ważny cel, który pomoże drużynie wygrać. Porusza się jednak 10 razy szybciej niż zwykłe cele. Bardzo trudno będzie do niego strzelić. 10 razy szybciej to 400 metrów na sekundę? Czy to nie jest podobne do prędkości kuli wystrzelonej z pistoletu? Jak można go zniszczyć? Skoro cele mają 100% odporności na warunki statusu, czy nie jest możliwe powstrzymanie ruchu w celu za pomocą magii? Cel, który jest mniejszy niż człowiek i szybszy niż kule. W rzeczywistości jest to niemożliwe, chociaż to jest inne. Czy satisfe nie jest niemożliwym światem? Może jej słuka z łatwością poradzi sobie ze złotym celem? Jak rozmawiamy, gracze wchodzą. Stadion Olimpijski w Seulu. Setki tysięcy widzów powitało 33 uczestników, którzy udali się do sali kapsuł na środku stadionu. Zgadza się. Były 33 osoby, a nie 34. We wszystkich krajach brały udział dwie osoby, z wyjątkiem Korei Południowej, która miała tylko Jurę. Tłum z opóźnieniem zorientował się w sytuacji. Co? Jura nie ma partnera? Tu nie będzie im w gorszej sytuacji, jeśli dołączę sama. Och! Korea południowa. Co ty robisz? Korea południowa musi być szalona. Czy zamierzasz teraz znęcać się nad boginią Jurą? Co? Zesługujesz na skarcenie. Z trybun słychać było buczenie. Wewnątrz kapsuły. Gracze zaczęli się śmiać. Korea południowa nie ma nikogo oprócz jury. Druga osoba, która by uczestniczyła, byłaby po prostu śmieciem, więc jura prawdopodobnie się poddała. Przykro mi z jej powodu. Po pierwsze, ważne jest, że Korea południowa zdołała wziąć udział w tym krajowym konkursie. Szczerze mówiąc, to prawie cud, że Korea Południowa mogła umieścić swoją nazwę na liście uczestniczących krajów. Powinni być z tego zadowoleni. Rzeczywiście, w Korei Południowej nie ma nikogo oprócz Jury i PXFort. Paxford nawet nie bierze udziału w tych zawodach. To jest zabawne. Jak Korea Południowa mogła wziąć udział w konkursie krajowym? Czy nie byłoby im trudno dobrze radzić sobie w misjach selekcyjnych? Krajem gospodarza jest Korea Południowa, a SA jest firmą koreańską. Prawdopodobnie była jakaś manipulacja. Może Jura ich zabawiała? lat. Wszyscy plotkowali i żemrali. Ale Jura miała obojętny wyraz twarzy. Przygotowała się do wejścia do kapsuły, nie dbając o nikogo innego. Podszedł do niej przedstawiciel Wielkiej Brytanii. To był Regas. Nie był w stanie ukryć swojego nieprzyjemnego tonu, gdy poprosił Jurę. Panno Juro, dlaczego uczestniczysz sama? Na początku byłoby ciężko, ale teraz, kiedy walczysz sam, na pewno nie rezygnujesz z konkurencji, jak wszyscy mówili. Regas miał umiarkowanie dokładną koreańską wymowę. Ciężko się uczył, żeby nauczyć się koreańskiego, ale było poczucie sztywności. Aby ułatwić mu wysiłki, Jura odpowiedział płynną angielszczyzną. Nie znam słów poddania się. W pojedynkę może być ciężko, ale na pewno wygram, więc nie martw się. Jura była piękna i piąta w ujednoliconych rankingach. Była niezwykłym towarem. Większość rangą pracowników SETI miała kontakt z mediami. To był pierwszy raz, kiedy spotkali się bezpośrednio, ale regaz widział z nią wywiady i znał jej osobowość. Masz na myśli? Naprawdę planujesz wygrać sam? Ale czy to możliwe? Nie rozumiem. Dlaczego grasz sam, bez partnera? Nie można się skontaktować z moim partnerem. Partner? Co to było? Jej koleżanka z drużyny. Nie można się skontaktować z przedstawicielem. Byli najgorsi. Wściekły regaz skierował wzrok na kapsułę obok kapsuły Jury. Potem zdziwił się, widząc identyfikator uczestnika na plakietce przymocowanej do kapsuły. Grit miał być tym, który miał uczestniczyć w przetwarzaniu celu razem z tobą. Grid się się nie zgodziła. Zarejestrowałem go jako uczestnika, nie mówiąc mu o tym, nie w niego, jeśli nie przyjdzie. Raczej Grit prawdopodobnie będzie narzekał, ponieważ działałem arbitralnie. Czy już na tożsamość Grida, więc chciała polegać na Grit. Z pewnością Korea południowa uzyskałaby wysoką pozycję, gdyby grid wziął udział w konkursie krajowym. Ale było to godne ubolewania. Regas był członkiem Gildii, więc wiedział, że Grit nie jest chętny do udziału w ogólnopolskim konkursie. To będzie walka. Brytyjska drużyna nie zaatakuje samotnej drużyny koreańskiej. Powiedział Regas ponurym wyrazem twarzy, podczas gdy Jura posłała mu szyderczy uśmiech. Możesz zostać zraniony, jeśli zignorujesz samotną kobietę. Wielokropek. To była naprawdę pewność siebie pięć najlepszych graczy. Przypomniał sobie Regas. Zgadza się. Tu nie ma słabego człowieka. Wszyscy, którzy brali udział w ogólnopolskim konkursie, mogły być między nimi luki, ale byli znakomitymi reprezentantami każdego kraju. Przypomniał to Regasowi dzięki Jurze. Był zachwycony, że mógł konkurować z najsilniejszymi graczami. Tymczasem jej słuka dąsał się na brazylijską drużynę. Co? Siatka nie nadchodzi. To był duży szok, kiedy Grid ignorowała jej szepty w satisfy. Jednak nie rozpaczała z powodu silnego stanu psychicznego. Zrozumiała wszystkie wydarzenia, do których Grid został zapisany w ogólnopolskim konkursie. Nie mogła się doczekać, kiedy zobaczy go w zdarzeniu związanym z przetwarzaniem celu. Miała nadzieję, że spotka Grid. Ale w końcu Grid nie przyszedł. Jej rozczarowania nie dało się ukryć. Naprawdę? Nie mogę go spotkać, mimo że jest w Korei Południowej? Po raz pierwszy zainteresowała się płcią przeciwną. Chciała zobaczyć jego twarz, ale to było zbyt trudne. Wydawało się to zbyt wiele, kiedy była gwiazdą. Jestem zły. Ale musiała oddzielić swoje priorytety. Uspokoiła się i zamówiła swojego partnera, Samuela. Wejdziemy do lasu, gdy tylko zalogujemy się do gry. Samuel miał największą siłę bojową spośród pozostałych brazylijskich użytkowników, ale jego ogólna pozycja była bardzo niska. Samuel ją wypytywał: Jako ucznik, czy nie lepiej dla ciebie zająć szczyt góry? Czy nie jest łatwiej zastrzelić wrogów z wysokiego miejsca? Wręcz przeciwnie, łatwiej jest zostać celem. Nie bierze udziału tylko jedna drużyna, ale siedemnaście. Zostaniemy zaatakowani, jeśli będziemy się wyróżniać na początku. Ukryjmy się jak najwięcej, dopóki wrogowie nie zostaną unicyskwieni. W rzeczy samej Jej Lysuka był przywódcą gildii Cedakach, silnej grupy w Satisfy. Była znacznie mądrzejsza od Samuela, więc przysiągł, że zawsze będzie posłuszny jej rozkazom. Następnie wszyscy gracze weszli do swoich kapsuł. Po chwili wielkie ekrany zainstalowane na całym stadionie zaczęły pokazywać Satisfy. 33 graczy pojawiło się na małej, ale bujnie zalesionej wyspie Tira. Byli logowani w regularnych odstępach czasu, aby mogli szybko się przemieszczać, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Większość drużyn pobiegła, aby zająć szczyty gór, ale niektóre drużyny ukrywały się w lesie, jak drużyna Brazylii Następnie jura wycelował magicznie zaklęciem w małe cele latające na niebie. Ciemna burza. Kwa kwakwa. Kwa, kwa. Wykrzyknik. To był naprawdę przytłaczający widok. Jedna piąta lasu tworzącego wyspę została zmierciona przez burzę i całkowicie zniszczona. Komentatorzy krzyczyli drżącym głosem. Drużyna Korei południowej zdobyła 28 punktów. Włoska drużyna została wylogowana. Co? Tum był szokowany i umilkły. Gracze biorący udział w grze również byli zdezorientowani. Co? Dlaczego włosi nie żyją? Wydaje się, że spadły z klifu z powodu burzy. To jest szalona. Wow, spójrz na las. Co to za magia? Jak wysoka jest jej magiczna moc? Rzeczywiście. To prawda, że jest ósmym sługą. Piąte miejsce w ujednoliconych rankingach było miejscem szczególnym. Od czasu otwarcia Satiswy wielu rankerów starało się jak najlepiej, ale piąta pozycja nigdy się nie zmieniła. Stało się tak, ponieważ blokująca ich ściana jury była zbyt wysoka i solidna. Ściana piątego miejsca była nie do pokonania. Kiedy naprawdę się z nią zmierzyli, było naprawdę wspaniale. Ale nie bali się. Jesteśmy też silni. W tej chwili była tylko lampą na wietrze. Poczekalnia drużyny Stanów Zjednoczonych. Zibal uśmiechnął się, obserwując transmisję na żywo na monitorach. Ona wybiera szybkie zwycięstwo. Rzeczywiście, jest dziewczyną, którą uznaje. Przede wszystkim miała przewagę liczebną. Gdyby ich wrogowie zjednoczyli się i przeciągnęli czas, Jura byłaby bezradna. Planowała wygrać, zanim inne drużyny zdążą ją zablokować. Uznała, że rozsądniej jest poruszać się szybko i mocno uderzać. Ale Jura, dobrze byłoby nie ignorować uczestników. Wszyscy są mądrzy i silni. Zibel był pewien. Jura wkrótce spotka swój koniec. To był jej limit, pomimo jej piątego miejsca. W tym samym czasie. Dźwięk okrzyków jest niesamowity. Jungwo przybył do wejścia na stadion. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowe treści tym podobne, przecinek daj nam znać przez raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić.